Dzień dobry Państwu. Przepraszamy za drobne, kilkuminutowe opóźnienie. Mamy nadzieję, że dało to szansę na dołączenie wszystkim. Nazywam się Tomasz Sikorski. Spotykamy się dziś w celu przedstawienia Państwu nowych warunków dotyczących bilansowania, określających zasady funkcjonowania rynku bilansującego. Przedkładane do konsultacji zmiany rynku bilansującego, jak zapewne większość z Państwa wie, nie są pierwszym ani też ostatnim etapem wprowadzania zmian. Niemniej jednak stanowią one podstawową część zaplanowanych zmian, które poprzedziło wdrożenie kamienia milowego pierwszego. Po wdrożeniu tych zmian, które są zawarte w konsultowanym dokumencie WDB, planujemy kolejny etap i będzie nim integracja rynku bilansującego z platformami bilansującymi, czyli odpowiednio w zakresie regulacji czy rezerwy trójnej platformy TERE, w zakresie wtórnej automatycznej Picasso i w zakresie wtórnej ręcznej Mari. W kontekście tych zmian, które podlegają aktualnie konsultacjom, istotna jest znajomość kontekstu ich wdrażania i na tym chciałbym przez kilka minut w ramach wprowadzenia do zasadniczej części skupić Państwa uwagę. Jak wszyscy wiemy, Krajowy System Elektroenergetyczny podlega obecnie szybkiej oraz zakrojonej na szeroką skalę transformacji, której podstawowym filarem jest rozwój odnawialnych źródeł OZE, co wspierane jest rozwojem sieci, utrzymywaniem źródeł stabilnych, rezerwujących źródła OZE oraz zauważalnym już rozwojem magazynów energii. Obecnie integrujemy z KSE około 22 gigawatów zmiennej w rytm pogody generacji OZE, która, jak publikujemy na naszych stronach, potrafi wytwarzać czy wytwarza około 20 gigawatów w szczycie generacji. Zgodnie z wydanymi zgodami na przyłączenie, przed nami w perspektywie do 2030 roku co najmniej drugie tyle, czyli łącznie spodziewamy się 40 gigawatów w perspektywie do 2030 roku generacji OZE. Wszystko to dzieje się poprzez uzupełnianie energetyki wielkoskalowej, poprzez energetykę rozproszoną, czyli penetrację czy przyłączanie tych źródeł zarówno w sieci przesyłowej, jak i w sieci dystrybucyjnej w różnych lokalizacjach. W takich warunkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywnej ekonomicznie pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jesteśmy zmuszeni sięgać po dużo bardziej zaawansowane i szczegółowe mechanizmy bilansowania systemu, by w każdej jego lokalizacji móc zapewnić dopuszczalne warunki pracy sieci. Musimy też integrować sieć przesyłową z siecią dystrybucyjną, by w pierwszej kolejności w maksymalnym zakresie stymulować rozwój elastyczności, która jest niezbędna do zbilansowania źródeł odnawialnych z KSE, ale również wykorzystywać tą elastyczność na potrzeby zarówno zarządzania ograniczeniami, i to w obszarze sieci przesyłowej, jak i przez OSD sieci dystrybucyjnej oraz do bilansowania systemu. I wreszcie, co równie ważne, musimy zapewnić, aby rynkowe strategie funkcjonowania użytkowników systemu wspierały bezpieczną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w szczególności, aby praca zasobów przyłączonych do sieci była zgodna z wymaganiami bezpiecznej pracy, była rozpoznawalna, w sensie widoczna i wyceniana. Należy podkreślić, że wspólnym mianownikiem dla powyższych zagadnień, który jest istotny w perspektywie wdrażanych zmian, są ceny energii. Ceny energii będą stanowiły w tych uwarunkowaniach, o których powiedziałem, podstawowy środek do koordynowania pracy zasobów wytwórczych czy funkcjonowania użytkowników systemu. Nowe zasady rynku bilansującego adresują te wyzwania poprzez wprowadzenie kilku rozwiązań odróżniających obecnie
obowiązujące zasady od planowanych. Jednym tchem wymieniłbym tutaj kilka zagadnień. Po pierwsze, rynkowa wycena rezerw mocy, w tym wprowadzenie mechanizmu scarcity pricing. Do tej pory nie mieliśmy mechanizmu rynkowej wyceny rezerw mocy, co powodowało, że alternatywny koszt czy alternatywna korzyść, która mogła być wykorzystywana na uzyskiwana na rynku, nie była odzwierciedlana w cenach energii. Po wdrożeniu rynkowej wyceny rezerw mocy uzyskamy ten skutek. Dodatkowo w mechanizmie scarcity zapewnimy, czy poprzez mechanizm scarcity zapewnimy, że w sytuacji, kiedy będzie dochodziło do sytuacji napiętego bilansu, cena energii będzie to właściwie odzwierciedlała. W tej chwili w skali całego systemu elektroenergetycznego, ponieważ taki mamy model rynku, w przyszłości być może będzie to cena, która odzwierciedli to również lokalizacyjnie. Druga istotna, fundamentalna rzecz to jest wprowadzenie programów pracy, czyli uwzględnienie aspektu self-dispatch w dysponowaniu źródeł wytwórczych. Dotychczas funkcjonują umowy sprzedaży energii i oferty bilansujące. Po wdrożeniu czy w ramach wdrożenia nowych zasad planujemy wprowadzenie programów pracy, które będą środkiem do określenia, jak dany zasób chce czy ma pracować. W tle tego będą umowy sprzedaży oraz oferty bilansujące odnoszące się do programów pracy. Kolejny aspekt, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, to jest skrócenie okresu planowania z ziarna godzinnowego w tej chwili do 15-minutowego i 5-minutowego, łącznie z przejściem w zakresie planowania do planowania nieuśrednionej wielkości w tym okresie integracji 15 albo 5-minutowym, ale planowania na określony punkt początku albo końca okresu. To wiąże się z potrzebą zapewnienia możliwie dokładnego zbilansowania systemu ze względu na zmienność generacji wynikającą z pracy źródeł odnawialnych. Kolejny element, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest wprowadzenie rozliczeń indywidualnych jednostek grafikowych, czyli nie tak jak do tej pory łącznego rozliczenia, tylko rozliczenia indywidualnego wraz z ograniczeniem zakresu rozliczeń uruchomień. Tylko i wyłącznie do tych, które są korektą uruchomień wynikających z działalności rynkowej uczestnika rynku dokonanych przez operatora systemu przesyłowego. Kolejna rzecz, która jest istotna i istotnie różni obecne zasady od zasad proponowanych, to jest wprowadzenie możliwości agregacji zasobów pomiędzy różnymi czy w ramach różnych lokalizacji, ale z obowiązkiem podania współczynnika rozdziału na poszczególne lokalizacje. Czyli innymi słowy, będzie można, czy dopuszczone będzie agregowanie zasobów w ramach sieci przesyłowej, sieci zamkniętej, ale dla potrzeb planowania i rozliczeń zostanie utrzymany obowiązek rozagregowania po to, żeby można było dokładnie zaplanować i dokładnie rozliczyć poszczególne zasoby w poszczególnych lokalizacjach. I ostatnia rzecz, ostatnia, ale bardzo ważna, uwzględnienie czy zintegrowanie sieci dystrybucyjnych siecią przesyłową poprzez operatorów sieci dystrybucyjnej, dla których została przewidziana po pierwsze rola w procesie kwalifikacji zasobów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na rzecz świadczenia usług bilansujących, jak również bardzo istotna rola weryfikacji wykonalności ofert składanych przez zasoby czy przez użytkowników systemu przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na potrzeby rynku bilansującego. Dzięki tym zmianom oraz kilku innym jeszcze, które uzupełniają, zostaną poprawione warunki do technicznego bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a jednocześnie zostanie poprawiona wycena energii elektrycznej poprzez ograniczenie zakresu kosztów dostaw energii elektrycznej, które obecnie
podlegają uśrednionemu rozliczaniu w ramach opłat taryfowych, czyli to, co jest potocznie nazywane płatnością dodatkową w stosunku do płatności wynikających z czy to z działalności handlowej, czy z wykorzystania ofert na rynku bilansującym, zostanie przeniesione na rynek z opłat w tej chwili przenoszonych w ramach taryfy PSE, czy w dalszej kolejności taryfy OSD. Dzięki temu ten zakres socjalizacji kosztów się zmniejszy i więcej decyzji będzie poddanych, uczestników rynku będzie odzwierciedlona w kosztach faktycznie ponoszonych, czy faktycznie unikanych przez uczestników rynku. Przedkładając te zasady do konsultacji, zdajemy sobie sprawę, że materia prezentowana w warunkach dotyczących bilansowania jest złożona. Niemniej jednak szczegółowa prezentacja, czy szczegółowe przedstawienie tych zasad w WDB jest wymogiem regulacji prawnych, no i też naszą tradycją, jak pamiętamy zawsze, instrukcja ruchu dokładnie odzwierciedlała zasady i tak też dzieje się teraz. Złożoność jest naturalną, czy złożoność, która w tej chwili jest zawarta, jest naturalną konsekwencją transformacji, rozwoju systemu elektroenergetycznego i tego, jakie zasoby pojawiają się w systemie elektroenergetycznym, jakimi zasobami musimy zarządzać. Podczas prezentacji przedstawimy szczegółowo to, co jest zawarte w WDB, w jeszcze innym ujęciu niż w WDB i w dokumencie wspierającym. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w zrozumieniu tych zasad, oczywiście w takim zakresie, w jakim jest to wymagane przez każdego z Państwa, czy każdego uczestnika, użytkownika systemu elektroenergetycznego, ponieważ jest to dziedzinowo różne. Pozostawię Państwa, czy przekażę głos w tej chwili zespołowi, który przygotowywał WDB, który przewodniczył przygotowywaniu WDB, ponieważ zespół był bardzo szeroki. Panu Andrzejowi Miderze, panu Tomkowi Gapysowi, Kamilowi Kołtysiowi i panu Radianowi Karpuk, wierząc, że po dzisiejszym spotkaniu oraz w toku dalszych prac wszyscy Państwo poznacie w wymaganym zakresie nowe zasady funkcjonowania rynku bilansującego, tak żebyśmy mogli terminowo je wdrożyć. I na koniec jeszcze jeden komentarz a propos terminowego wdrożenia. Tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy w okresie bardzo szybkiej transformacji, mamy już bardzo dużą ilość OZE przyłączonych do naszego systemu elektroenergetycznego i potrzeba zmiany czy dostosowania zasad do tych uwarunkowań jest w tej chwili bardzo istotna i bardzo pilna i wierzymy, że wspólnie uda nam się to zrobić w terminie, który pozwoli nam na dalszą integrację OZE, tak jak to w tej chwili robimy. Traktujemy to jako warunek konieczny do tego, żebyśmy mogli dalej bezpiecznie móc integrować OZE z krajowym systemem elektroenergetycznym, zapewniając też równocześnie bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i przekazuję w tej chwili głos panu Andrzejowi. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję panu prezesowi Tomaszowi Sikorskiemu. Na początku jeszcze parę takich, bym powiedział, informacji ogólnych. 22 lutego Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały projekt nowych warunków dotyczących finansowania i jednocześnie od tej daty rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych tego dokumentu. W ramach dzisiejszego spotkania, tak jak już to zasygnalizował prezes, postaramy się przybliżyć Państwu rozwiązania, które są zawarte w tym dokumencie, tak żeby były one jak najbardziej przez Państwa zrozumiałe. Dokument jest obszerny, zawiera bardzo wiele zagadnień, wiele postanowień. Czas na dzisiejszą prezentację jest ograniczony, dlatego postaramy się w pierwszej kolejności skupić na rozwiązaniach, które są nowe oraz rozwiązaniach, które są przede wszystkim rozwiązaniami trudniejszymi. Prezentacja, która jest przedstawiona na dzisiejszym spotkaniu, została opublikowana na stronie internetowej PSE w poniedziałek wieczorem, tak więc liczę, że udało się Państwu przeżyć tą prezentację i dzięki temu
będzie łatwiej podążać za informacjami, za materiałami prezentowanymi na dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze krótka informacja prawna. Materiały, które są przedstawione na dzisiejszym spotkaniu, dotyczą oczywiście projektu nowych warunków dotyczących bilansowania. I oczywiście to, co dzisiaj przekazujemy, jest zgodne z dokumentem, który został przedstawiony do konsultacji społecznych. Natomiast oczywiście ten dokument może ulec zmianie i ostateczne warunki dotyczące bilansowania mogą różnić się od wersji, która jest dzisiaj prezentowana. Tak więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że w przyszłości ten dokument, w szczególności w wyniku konsultacji społecznych, może się różnić od informacji zawartych w dzisiejszej prezentacji. Agenda dzisiejszego spotkania. Przewidzieliśmy kilka bloków. Przede wszystkim mamy powitanie, które już miało miejsce. Za chwilę kilka słów jeszcze wprowadzenia i później główny blok tematyczny, obejmujący najważniejsze wdrażane rozwiązania. Natomiast od 13.30 do 13.50 przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi i proszę, żeby pytania, które Państwo chcieliby zadać, pytania, które dotyczą prezentacji, dotyczą projektu nowych warunków dotyczących bilansowania, zadawać dopiero w czasie przewidzianym właśnie na sesję pytań i odpowiedzi. Na końcu przewidujemy jeszcze parę minut na krótkie podsumowanie dzisiejszej prezentacji oraz informację o najbliższych kolejnych krokach. Przechodząc do wprowadzenia, to na początku chciałbym wrócić do tych podstawowych informacji dotyczących celów wdrażania zmian w ramach reformy rynku bilansującego. Tak więc tym podstawowym celem, który już wielokrotnie był przez nas przedstawiany, jest realizacja wymagań formalno-prawnych. Tutaj chodzi przede wszystkim o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, rozporządzenie Komisji ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania oraz zobowiązania Polski z procesu notyfikacji do Komisji Europejskiej wdrożenia rynku mocy. I oczywiście te wymagania formalno-prawne realizujemy zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Tutaj zaznaczę od razu, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja, że rozporządzenie jest podpisane i na chwilę obecną jest przygotowywane do opublikowania i tym samym do wejścia w życie. Wdrożenie jednocześnie, realizując te wymagania formalno-prawne, chcemy wdrożyć rozwiązania, które wspierają realizację tych wymagań, jak i wspierają rozpoczęcie wdrażania europejskich platform zmiany energii bilansującej, czyli wspierają realizację tych kolejnych kroków, kolejnych etapów, o których wspomniał Pan Prezes Tomasz Sikorski. Te rozwiązania wspierające to przede wszystkim zgodność grafików handlowych z uwarunkowaniami technicznymi pracy jednostek grafikowych je realizujących, czyli chcemy mieć na rynku bilansującym jak najlepiej odwzorowane techniczne uwarunkowania pracy jednostek i z drugiej strony jednocześnie pokryte kontraktami handlowymi, tak aby rynek bilansujący w dużej mierze działał na zasadzie rynku technicznego, natomiast ograniczyć tutaj zakres traktowania rynku bilansującego jako kolejnego segmentu rynku handlu energią elektryczną. Kolejna rzecz to jest stworzenie zachęt wspierających inwestycje w elastyczność po stronie odbioru i wytwarzania. Tutaj znowu pojawia się ta kwestia zmiany miksu energetycznego. Mamy coraz więcej generacji źródeł odnawialnych, rośnie coraz bardziej zapotrzebowanie na elastyczność w systemie. Stąd inwestowanie w tą elastyczność zarówno po stronie odbioru, jak i wytwarzania jest niezbędne do tego, żeby efektywnie bilansować system elektroenergetyczny, żeby był dostęp do zasobów, żeby to bilansowanie było technicznie wykonalne. Sygnały cenowe na rynku bilansującym, szczególnie w okresach niedoboru mocy, to jest również aspekt, kwestia poruszona przez prezesa Sikorskiego, bardzo ważny element do tego, żeby uczestnicy rynków w tych chwilach trudnych, tam gdzie pojawia się napięty bilans mocy albo pojawiają się ubytki, pojawia się niedyspozycyjność jednostek wytwórczych, żeby te zachęty cenowe były właściwe, żeby uczestnicy rynku właściwie reagowali na to, co dzieje się w systemie elektroenergetycznym. I ostatni element, który już był wdrażany w ramach pierwszego etapu, czyli ograniczenie arbitrażu pomiędzy rynkiem nienastępnego a rynkiem bilansującym.
Dla przypomnienia jeszcze kamienie milowe wdrażania reformy rynku bilansującego, postaram się to również omówić bardzo krótko. Przygotowania albo sam proces koncepcji, zmian zasad, funkcjonowania, wypracowania koncepcji, to już było realizowane w roku 2019. W listopadzie 2019 roku opublikowana została koncepcja. Następnie ze względu na różnego rodzaju uwarunkowania epidemiologiczne oraz zakres wdrożenia, złożoność wdrożenia, reforma została podzielona na dwa etapy. Było to odnotowane w polskim planie wdrażania 14 maja 2020 roku. I pierwszy etap reformy rynku bilansującego został wdrożony z początkiem 2021 roku. Było to zrealizowane poprzez nowelizację rozporządzenia systemowego oraz zmiany numer 1 na 2020 warunków dotyczących bilansowania. No i aktualnie jesteśmy w ramach drugiego etapu reformy rynku bilansującego. Planowany termin wdrożenia 1 stycznia 2024, ale do tego terminu odniosę się jeszcze w końcowej wersji prezentacji. I oczywiście drugi etap jest realizowany poprzez nowe rozporządzenie systemowe oraz aktualnie przedstawiany projekt nowych warunków dotyczących bilansowania. Krótko jeszcze odnośnie prac, które były realizowane w ramach pierwszym etapie oraz w ramach drugiego etapu reformy rynku bilansującego. W pierwszym zakres był ograniczony ze względu na termin wdrożenia oraz możliwość zmian w systemach po stronie zarówno operatora systemu przesyłowego, jak i również po stronie uczestników rynku. Dostosowana została konwencja znaków na rynku bilansującym. Ta konwencja została dostosowana do konwencji zgodnej z określonym w warunkach dotyczących bilansowania. Wprowadziliśmy pewne możliwości w zakresie udziału w rynku bilansującym innych uczestników rynku. Rozbudowaliśmy modele tego aktywnego udziału w rynku bilansującym. Pojawiły się również zmiany w zakresie możliwości świadczenia usług bilansujących, ale te najważniejsze zmiany, największy jakby pakiet zmian jest przewidziany na drugi etap rynku bilansującego i obejmuje on praktycznie po stronie zmian w systemach informatycznych, po stronie przynajmniej operatora systemu przesyłowego. Zakres tych zmian jest bardzo duży, jest to praktycznie zmiana całkowita systemu wspierających funkcjonowanie rynku bilansującego. Przechodząc już do przedmiotu zmian zawartego w projekcie nowych warunków dotyczących bilansowania, to tutaj przede wszystkim mamy nową strukturę podmiotową rynku bilansującego i wprowadzamy możliwość świadczenia usług bilansujących niezależnie od pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie, czyli uczestnik rynku, który chce świadczyć usługi bilansujące, agregator, który chce agregować ze sobą i świadczyć te usługi, będzie miał taką możliwość i jednocześnie nie będzie musiał pełnić funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie. Wprowadzamy również szereg zmian w zakresie struktury obiektowej rynku bilansującego. W pierwszej kolejności wprowadzamy rozróżnienie w jednostkach, wprowadzamy jednostki bilansowe oraz jednostki grafikowe, jednostki bilansowe, jednostki reprezentujące pasywny udział w rynku bilansującym na potrzeby rozliczenia niezbilansowania oraz wprowadzamy szereg różnego rodzaju jednostek grafikowych do aktywnego udziału w rynku bilansującym, jednostek o różnych modelach, naszym zdaniem jak najlepiej odwzorowujących techniczne możliwości czy też uwarunkowania pracy różnego rodzaju zasobów, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w rynku bilansującym. Nowy katalog usług bilansujących. Tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że ten katalog jest zgodny z usługami bilansującymi określanymi w warunkach dotyczących, wytycznych, przepraszam, dotyczących bilansowania. Ten rozdział w nowych WDB nie zawiera już informacji o innych usługach systemowych, które do tej pory były regulowane w warunkach dotyczących bilansowania. Usługi systemowe inne niż usługi bilansujące będą regulowane w ramach instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, która wkrótce również zostanie przedłożona do konsultacji z uczestnikami rynku. Zmiany w zakresie zgłoszeń danych handlowych i technicznych, w tym wprowadzenie zgłoszeń programów pracy, czyli to jest przede wszystkim daleko idąca zmiana umożliwiająca uwzględnienie preferencji uczestników rynku w zakresie programu pracy poszczególnych jednostek. Tak więc w miarę możliwości te programy pracy będą uwzględniane w ramach planowania, natomiast jeżeli oczywiście technicznie nie będzie możliwości ich uwzględnienia ze względu na ograniczenia systemowe, potrzeby w zakresie rezerw, potrzeby w zakresie pokrycia bilansu mocy w systemie, czy też spełnienia ograniczeń systemowych, to tylko i wyłącznie w takim zakresie będą
te programy pracy korygowane tak, żeby bezpiecznie zbilansować system elektroenergetyczny. Zmiany w procesie planowania pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to jest również obszar, który wskazał prezes Tomasz Sikorski. Chcemy jak najlepiej mieć możliwość bilansowania systemu blisko czasu rzeczywistego, stąd wprowadzamy tutaj zmiany w tym zakresie i przejście właśnie na to planowanie netto oraz planowanie na punkt, czyli na koniec poszczególnych okresów 15-minutowych czy też 5-minutowych, ma na celu jak najlepiej zbliżyć się z planami pracy jednostek wytwórczych do prognozowanego zapotrzebowania w systemie elektroenergetycznym. Zasady uczestniczenia w europejskich platformach energii bilansującej, tak jak Państwo pewnie mieli okazję już zapoznać się z dokumentem, to pojawiły się w tym dokumencie zasady dotyczące platformy TERE, czyli udziału w wymianie energii bilansującej z rezerw zastępczych, zgodnie z poprzednią terminologią rezerwy trójnej. Docelowo będą potrzebne jeszcze zasady dotyczące dołączenia do platform Picasso oraz Mari. Natomiast oczywiście te zasady wejdą w życie dopiero w momencie, kiedy operator faktycznie dołączy do wymiany energii bilansującej odpowiednio w ramach platformy TERE i następnie w ramach platform Mari i Picasso. Rynkowe zasady pozyskiwania mocy bilansujących. Tutaj istotna zmiana, ponieważ do tej pory te moce bilansujące, które były pozyskiwane, w szczególności regulacja pierwotna oraz wtórna, nie wiązały się z koniecznością zablokowania tych mocy, tu mam na myśli z koniecznością albo z uniemożliwieniem wykorzystania tych mocy w ramach handlu energią elektryczną na rynku hurtowym. Tutaj wprowadzamy zmiany w tym zakresie. Po pierwsze, te moce będą wyceniane według zasad rynkowych, natomiast po drugie, jeżeli te moce są już kupione, to powinny być utrzymane jako dostępne dla operatora i są w tym momencie wyłączone z handlu na rynku energii elektrycznej. Wycena i rozliczenie rezerwy operacyjnej już przedstawione przez prezesa we wstępnym wystąpieniu, tak więc przejdę do kolejnego elementu. Zmiany zasad wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz rozliczenia dotyczące okresów 15-minutowych, tak więc przechodzimy na rozliczenia niezbilansowania dla poszczególnych 15. To samo dotyczy energii bilansującej i również istotne zmiany w zakresie wyceny energii bilansującej. Tutaj chcemy, żeby ta energia bilansująca była wyceniana przy uwzględnieniu faktycznie wykorzystywanych ofert do pokrycia niezbilansowania. Oczywiście przy uwzględnieniu, że część z tych ofert mogła być wykorzystana ze względów systemowych, sieciowych, ale sam mechanizm budowania stosu ofert do pokrycia zapotrzebowania w tak zwanym planie BPKD bez ograniczeń istotnie różni się w stosunku do obecnych rozwiązań. Sam projekt nowych warunków dotyczących bilansowania jest dokumentem, nowym dokumentem obszernym, ale część z rozwiązań, część postanowień, które są zawarte w tym dokumencie, są to rozwiązania, które są przeniesione z aktualnych rozwiązań i odpowiednio dostosowane do zmian, które są wprowadzane w innych obszarach WDB. W ramach bieżącego slajdu oraz kolejnego postaram się przedstawić cały zakres zmian, który ma miejsce w ramach warunków dotyczących bilansowania, ale wskażę jednocześnie obszary, które będą dalej omówione w ramach prezentacji, w ramach tego bloku z omówieniem najważniejszych wdrażanych rozwiązań. I to, co widzą Państwo na slajdzie, bloczki zaznaczone jasnym niebieskim kolorem, są to właśnie zagadnienia, które są szczegółowo omówione w dalszej części prezentacji. Natomiast bloczki zaznaczone kolorem jasno-szarym są to rozwiązania, które były w mniejszym zakresie zmodyfikowane, które były dostosowane do innych zmian i w miarę możliwości postaram się omówić je w ramach bieżącego i kolejnego slajdu. I zaczynając od uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, podmioty rynku bilansującego, obiekty, powiązania, bilansowanie handlowe oraz świadczenie usług bilansujących są omówione w dalszej części prezentacji. W ramach obszaru rynku bilansującego tutaj mamy tylko kosmetyczne zmiany, w szczególności mamy zmiany dotyczące wyciągania aktywnych miejsc dostarczania energii bilansującej z sieci na niższym napięciu, wyciągania do obszaru rynku bilansującego. W zakresie obiektów rynku bilansującego również chciałbym tylko zasugerować, że pojawia się dodatkowo
miejsce dostarczania energii rynku bilansującego określone jako AFDMB, czyli miejsce aktywne właśnie na potrzeby świadczenia usług bilansujących przez zasoby będące zasobami uczestników rynku detalicznego. Podmioty wymiany międzysystemowej, zmiany kosmetyczne, zmiany zastosowujące, transakcje umów sprzedaży energii. Tutaj mamy różnego rodzaju informacje o różnych możliwych transakcjach, umów sprzedaży energii, również punkt dotyczący dostosowania do innych zmian wprowadzanych w dokumencie. Warunki uczestnictwa w rynku bilansującym. Warunki dla podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie, warunki dla dostawcy usług bilansujących oraz warunki dla operatorów rynku bazują głównie na dotychczas obowiązujących warunkach dotyczących bilansowania. Są to punkty, które przekazują, jakie informacje powinny być zawarte w umowach przesyłania dla poszczególnych uczestników rynku bilansującego oraz zawierają informacje, że jeżeli są wymagane koncesje, to taki uczestnik rynku, aby być uczestnikiem rynku, musi stosowną koncesję posiadać. Warunki uczestnictwa w wymianie międzysystemowej, alokacja zdolności przesyłowych oraz jednolite łączenie rynków, tutaj również zmiany mające charakter uwzględnienia ostatnich zmian w tym obszarze oraz dostosowanie terminologii oraz trybów przekazywania danych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy przesyłania, formy, zasady ustanawiania i przedkładania zabezpieczeń, weryfikacja oraz zasady obniżania. Tutaj nie ma istotnych zmian w tym zakresie. Ważne jest tylko, że zabezpieczenia są wyznaczane dla uczestnika rynku bilansującego, niezależnie od tego, czy uczestnik rynku bilansującego jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, czy też jest dostawcą usług bilansujących. Takie zabezpieczenie jest wyznaczane łącznie dla URB. Usługi bilansujące, energie bilansujące, moce bilansujące zostaną omówione w dalszej części prezentacji. Zgłaszanie danych handlowych i technicznych. Tutaj mamy oferty portfolio na mocy bilansującej, umowę sprzedaży energii, oferty zintegrowanego procesu grafikowania, na które składają się oferty na energię bilansującą, na mocy bilansującej, oferty techniczne i programy pracy. To również zostanie przedstawione szczegółowo w dalszej części prezentacji. Ja tylko zwrócę uwagę, że już w ramach wcześniejszych prac koncepcyjnych pojawiła się dyskusja dotycząca zgłoszeń umów sprzedaży energii, czy te zgłoszenia powinny być wyrażone w megawatach, czy też w megawattogodzinach. To, co my zaproponowaliśmy w projekcie nowych warunków dotyczących bilansowania, są to zgłoszenia wyrażone w megawattogodzinach dla poszczególnych okresów 15-minutowych. Pojawiają się głosy, że powinny być to zgłoszenia wyrażone w megawatach, tak więc tutaj prośba też do Państwa o to, żeby w ramach przekazywania uwag w procesie konsultacji wyrazili Państwo swoje zdanie na ten temat, jak te zgłoszenia powinny wyglądać. Ja tylko zaznaczę, że w przypadku zmiany rozwiązania z megawattogodzin na megawaty trzeba będzie wprowadzić dodatkowe mechanizmy w przypadku, gdy wielkość wyrażona w megawatach nie umożliwia wyznaczenie wielkości w megawattogodzinach z dokładnością do 1000 megawattogodziny, czyli będzie trzeba wprowadzić dodatkowe regulacje dotyczące zaokrągleń, żeby utrzymać tą dokładność 1000 megawattogodziny. Zgłaszanie danych wymiany międzysystemowej, alokacje ZPW, jednolite łączenie rynku dnia następnego oraz dnia bieżącego, tutaj również zmiany kosmetyczne. Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami, rynek mocy bilansujących, zintegrowany proces grafikowania, programy pracy, różne rodzaje programy pracy oraz platformy. To będzie również przedstawione w dalszej części. Ja tylko tutaj zaznaczę, że rynek mocy bilansujących odpowiada trybowi podstawowemu pozyskiwania mocy bilansujących, natomiast zintegrowany proces grafikowania w ramach tego procesu jest zrealizowany tryb uzupełniający pozyskiwania mocy bilansujących. Natomiast poszczególne rodzaje programów pracy są niezbędne, żeby wyznaczyć właściwy program pracy, który jest wykorzystywany w bilansowaniu systemu, na podstawie którego wyznaczamy ostateczne polecenia ruchowe przekazywane dostawcom usług bilansujących, czyli te polecenia, które są odnotowane w programie pracy, skorygowane. Wyznaczanie energii rzeczywistej. Tutaj wyznaczenie tej energii dla poszczególnych obiektów, zmiany kosmetyczne. Przechodząc dalej, wycena rezerwy operacyjnej będzie omówiona w dalszej części prezentacji. Wyznaczanie cen mocy bilansujących, cen energii bilansującej oraz niezbilansowania również będzie przedstawione w dalszej części.
Tutaj zwrócę uwagę, że w przypadku wyznaczenia ceny niezbilansowania wraca mechanizm ograniczenia arbitrażu, to co sygnalizowałem już wcześniej, czyli w zależności od stanu zakontraktowania uwzględniamy informacje o cenach giełdowych rynku dnia następnego przy wyznaczaniu ceny niezbilansowania. Rozliczenia dostawców usług bilansujących dotyczą energii bilansującej, mocy bilansujących, rezerwy operacyjnej. W tych rozliczeniach są uwzględniane ceny referencyjne, czyli ceny wytwarzania wymuszonego w zakresie dostawy oraz odbioru. Przy wyznaczaniu należności z energię bilansującą są uwzględniane również korekty wartościowe tej należności wynikające z energii odchyleń, czyli z niepoprawnego realizowania poleceń ruchowych. No i oczywiście też ten aspekt, o który wskazał prezes Tomasz Sikorski, w przypadku, gdy rozliczenie wstępne energii bilansującej nie pokrywa uzasadnionych kosztów wytwarzania, to te ceny są korygowane tak, aby te koszty zostały pokryte. Rozliczenia podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie dotyczą niezbilansowania i są korygowane o polecenia, które zostały przekazane w ramach planowania pracy jednostek grafikowych w zakresie zasobów, które są bilansowane przez poszczególne podmioty odpowiedzialne za bilansowania. Proces korygowania rozliczeń został utrzymany tak jak obecnie, czyli mamy korekty w cyklu M plus 2, M plus 4, M plus 15, czyli 2, 4 i 15 miesięcy po danym miesiącu, natomiast same rozliczenia są realizowane w cyklach dekadowych, zarówno w zakresie energii, jak i mocy bilansujących. Udostępnianie danych, raporty dobowe, wstępne oraz ostateczne, raporty handlowe oraz handlowo-korygujące. Tutaj również oczywiście te zapisy są odpowiednio dostosowane do zakresu informacji, które są zawarte w tych dokumentach, ale ta część nie jest przedstawiona szczegółowo w dalszej części prezentacji. Analogicznie fakturowanie podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie dostawców usług bilansujących. Tutaj również mamy postanowienia, które regulują proces fakturowania oraz określają, czy mamy do czynienia z towarem, czy mamy jednak do czynienia z usługą w przypadku, gdy rozliczenie jest realizowane według cen ujemnych. Publikacja danych została dostosowana, zawieszanie i przywracanie działań rynkowych. Tutaj jest odwołanie do dedykowanego dokumentu, który reguluje te aspekty. Ten dokument oczywiście będzie musiał być również zaktualizowany stosownie do tych nowych warunków dotyczących bilansowania. Postanowienia przejściowe, one zostaną omówione w dalszej części prezentacji. No i mamy jeszcze załącznik pierwszy oraz załącznik drugi. Załącznik pierwszy, on przedstawia dość szczegółowe informacje dotyczące algorytmów stosowanych w ramach optymalizacji. Te algorytmy nie będą szczegółowo omawiane w ramach dzisiejszej prezentacji, natomiast załącznik drugi przedstawia zagadnienia dotyczące procesu kwalifikacji dostawców usług bilansujących. I on będzie częściowo przedstawiony w ramach dalszej części prezentacji. Dalsza część prezentacji, czyli omówienie najważniejszych wdrażanych rozwiązań, będzie przedstawiona przez pana Tomasza Gapysa, pana Kamila Kołtysia oraz pana Radziana Karpuka. I w pierwszej kolejności proszę o przedstawienie przez pana Tomasza Gapysa. Halo, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przekazanie mi ekranu i głosu. Pierwsza część prezentacji omawiającej najważniejsze rozwiązania nowego modelu rynku bilansującego dotyczy uwarunkowań prawnych i organizacyjnych. Przedstawione są w niej informacje o tym, kto może uczestniczyć w rynku bilansującym, po spełnieniu jakich wymagań, jakie usługi bilansujące mogą być świadczone, z wykorzystaniem jakich obiektów rynku bilansującego. Po wdrożeniu drugiego etapu reformy w rynku bilansującym będą brali udział uczestnicy rynku bilansującego, operatorzy rynku i operatorzy systemu. Funkcje i zadania realizowane przez operatorów systemu i operatorów rynku nie ulegają istotnym zmianom w stosunku do obecnego modelu rynku bilansującego. Największe zmiany dotyczą uczestników rynku bilansującego ze względu na zmianę struktury podmiotowej i obiektowej rynku bilansującego, która wynika z rozdzielenia bilansowania handlowego od świadczenia usług bilansujących oraz zmianę katalogu usług bilansujących. W nowym modelu rynku bilansującego uczestnikami rynku są podmioty odpowiedzialne za bilansowanie i dostawcy usług bilansujących.
Uczestnik rynku bilansującego może być jednocześnie fobem i dubem. Uczestnikiem rynku bilansującego, będącym POP, jest podmiot, który ma zawartą umowę przesyłania z OSP, na podstawie której realizuje dostawy energii poprzez obszar rynku bilansującego oraz podlega rozliczeniom z tytułu niezbilansowania. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie jest również NEMO lub wskazany przez niego CCZ NEMO, podlegający rozliczeniom z tytułu niezbilansowania na podstawie umowy MNAO. W rynku bilansującym uczestniczą następujące typy POP. POPZ, który odpowiedzialny za niezbilansowanie zasobów, których jest właścicielem albo podmiotem upoważnionym, lub w odniesieniu do których został wskazany jako podmiot odpowiedzialny za niezbilansowanie. POPGE, którym może być podmiot pełniący funkcję NEMO albo CCZ NEMO, podmiot prowadzący giełdę towarową umożliwiającą zawieranie transakcji sprzedaży i zakupu energii, których realizacja następuje w obszarze rynku bilansującego, podmiot pełniący funkcję giełdowej izby rozrachunkowej prowadzący rozliczenia transakcji sprzedaży i zakupu energii elektrycznej, których realizacja następuje w obszarze rynku bilansującego. Kolejnym typem jest POP OSD, którego sieć dyspozycyjna posiada bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową, działający jako przedsiębiorstwo bilansujące. Listę podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie zamyka POP OSP, właściciel sieci przesyłowej, działający również jako przedsiębiorstwo bilansujące. Jak sama nazwa wskazuje, usługi bilansujące są świadczone przez dostawcę usług bilansujących. Aby uczestniczyć w rynku bilansującym jako DUB, trzeba spełnić następujące warunki. Po pierwsze, trzeba być właścicielem zasobu albo podmiotem upoważnionym, lub przyszły DUB musi zostać umocowany przez właściciela zasobu albo podmiot upoważniony do przeprowadzenia procesu kwalifikacji i do korzystania i rozporządzania zasobem w zakresie świadczenia usług bilansujących. Następnie przyszły DUB musi przeprowadzić zakończony wynikiem pozytywnym proces kwalifikacji zasobu lub grupy zasobów do świadczenia usług bilansujących. Ostatnim etapem poprzedzającym uczestnictwo w rynku bilansującym jako DUB jest zawarcie umowy przesyłania, w której zasób lub grupa zasobów, która przeszła z wynikiem pozytywnym proces kwalifikacji, jest definiowana jako jednostka grafikowa, z wykorzystaniem której DUB będzie świadczył usługi bilansujące. Kolejny slajd przedstawia strukturę obiektową rynku bilansującego. Składają się na fizyczne rejestry pomiarowe, miejsca dostarczania rynku bilansującego. Ze względu na długą nazwę, w dalszej części prezentacji będą określone jako MB. Strukturę obiektową uzupełniają jednostki bilansowe i jednostki grafikowe. Każdy zasób KSE, moduł wytwarzania energii, instalacja odbiorcza albo magazyn energii elektrycznej, jest reprezentowany poprzez właściwe MB w jednej jednostce bilansowej. Określenie właściwe MB zostanie wyjaśnione na następnym slajdzie. Obszar rynku bilansującego musi być zdefiniowany w sposób kompletny. MB zasobów obsługiwanych przez danego POP muszą obejmować wszystkie połączenia tych zasobów. Wszystkie MB tworzące wszystkie jednostki bilansowe wszystkich POP muszą obejmować cały obszar rynku bilansującego. Zasób, z wykorzystaniem którego są świadczone usługi bilansujące, jest reprezentowany w jednej JG, dodatkowo w stosunku do reprezentacji w jednej JB. Jednostkę grafikową mogą tworzyć zasoby reprezentowane w tej samej lub w różnych jednostkach bilansowych. Proszę zwrócić uwagę, że również na poziomie struktury obiektowej w nowym modelu rynku bilansującego nastąpił rozdział bilansowania handlowego, w którym wykorzystywane są jednostki bilansowe, od świadczenia usług bilansujących, gdzie wykorzystywane są jednostki grafikowe. Tak jak przed chwilą wspomniałem, jednostka bilansowa należy do POP. Jednostka bilansowa jest zbiorem fizycznych
MB innych niż AfD-MB. Dlaczego innych niż AfD-MB? Bo w nich są reprezentowane dostawy energii zasobów należących do uczestników rynku detalicznego, z wykorzystaniem których są świadczone usługi bilansujące. JB może być również zbiorem wirtualnych MB. Wszystkie fizyczne MB danego zasobu, inne niż AFDMB, muszą być przypisane do jednej JB, co oznacza, że nie może wystąpić sytuacja, na przykład, że instalacja odbiorcza zasilana dwoma przyłączami ma jedno MB w jednej jednostce bilansowej, a drugie MB w drugiej jednostce bilansowej. JB uczestniczy w rynku bilansującym w sposób pasywny. I dla JB muszą być realizowane następujące działania. Zgłaszanie do SP zawartych umów sprzedaży energii, uczestniczenie w rozliczeniu rynku bilansującego w zakresie niezbilansowania. Dla JB są wyznaczone wielkości umożliwiające wyznaczanie energii niezbilansowania oraz należności i zobowiązań wynikających z niezbilansowania. Korekta niezbilansowania jest nowym pojęciem i jest wyznaczana, jeżeli w jednostce bilansowej są zasoby tworzące jednostkę grafikową. Jeżeli operator systemu przesyłowego zmieni grafik obciążenia jednostki grafikowej, korzystając z ofert na energię bilansującą, to ta zmiana będzie uwzględniona w korekcie niezbilansowania. W nowym modelu rynku bilansującego są następujące rodzaje jednostek bilansowych. Jednostka bilansowa zasobów, którą musi posiadać POPZ, jednostka bilansowa wymiany międzysystemowej POP, którą może posiadać POPZ i POP-OSD, jeżeli są uczestnikami wymiany międzysystemowej. Jednostka bilansowa wymiany międzysystemowej OSP, którą może posiadać POP-OSP, jeżeli dysponuje połączeniami wymiany międzysystemowej. Jednostka bilansowa giełdy energii, którą musi posiadać POPG. Jednostka bilansowa operatora systemu, którą musi posiadać POP-OSD i POP-OSP. Operatorem rynku dla jednostek bilansowych jest operator handlowy. Operator handlowo-techniczny nie może realizować funkcji operatora handlowego. Jednostka grafikowa funkcjonuje w aktualnym modelu rynku bilansującego, jednak jej znaczenie ulega zdecydowanej zmianie. Dlaczego? Ponieważ w nowym modelu jednostka grafikowa jest zbiorem fizycznych MB reprezentujących dostawy energii zasobów, z wykorzystaniem których są świadczone usługi bilansujące na rynku bilansującym. A skoro tak jest, to nie może należeć do żadnego innego uczestnika rynku bilansującego poza dostawcą usług bilansujących. Wszystkie fizyczne MB reprezentujące dostawy energii jednego zasobu, z wykorzystaniem którego są świadczone usługi bilansujące, muszą być przypisane do jednej JG. W analogiczny sposób działa tu przykład, o którym wspominałem, omawiając jednostkę bilansową i zasób zdefiniowany jako instalacja odbiorcza z dwoma przyłączami. Jednostka grafikowa uczestniczy w rynku bilansującym w sposób aktywny i podlega dysponowaniu przez OSP w zależności od rodzaju jednostki grafikowej i znacznika aktywności. W przypadku ZAK równym 1 w pełnym zakresie dysponowania, w przypadku ZAK równym 2 albo ZAK równym 3 w ograniczonym zakresie dysponowania. Dla jednostki grafikowej są wyznaczane programy pracy deklarowane, zweryfikowane i skorygowane oraz wynikające z nich energie. Energia bilansująca dostarczona na rynek bilansujący i odebrana na rynek bilansujący oraz energia odchylenia. Należności i zobowiązania z energii bilansującej, mocy bilansujące oraz należności za mocy bilansujące, rezerwa operacyjna oraz należności za rezerwę operacyjną. Operatorem rynku dla jednostki grafikowej jest operator handlowo-techniczny. Operator handlowy nie może realizować funkcji OHT dla jednostki grafikowej. W zależności od rodzaju zasobów tworzących jednostkę grafikową, ich możliwości agregacji w jednostce grafikowej oraz od znacznika aktywności JG,
wyróżnia się następujące rodzaje jednostek grafikowych. Jednostka grafikowa wytwórcza, JGW1 i JGW2, jednostka grafikowa magazynu, JGM1 i JGM2, jednostka grafikowa odbiorcza, jednostka grafikowa źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych, JGZ1, JGZ2, JGZ3 oraz jednostka grafikowa agregatu. JGW1, JGM1 i JGZ1 są utworzone z pojedynczych zasobów i uczestniczą w rynku bilansującym w pełnym zakresie dysponowania. JGW2, JGMA, JGM2, JGO oraz JGZ2 uczestniczą w rynku bilansującym w ograniczonym zakresie dysponowania i są utworzone z pojedynczego zasobu, z jednym wyjątkiem dotyczącym MWE niebędących JWCD, tworzących elektrownię szczytowo-pompową. W takim przypadku wszystkie MWE ESP mogą uczestniczyć w RB osobno w JGM1 lub jako grupa wszystkich MWE w JGM2. JGZ3 i JGA są utworzone z co najmniej dwóch zasobów i uczestniczą w rynku bilansującym w ograniczonym zakresie dysponowania. Wszystkie jednostki grafikowe mają dolne ograniczenie na sumę mocy osiągalnej zasobów wynoszącą nie mniej niż 200 kW. W przypadku JGZ3 i JGA suma mocy osiągalnej zasobów tworzących jednostkę nie może być większa niż 50 MW. Ograniczenia górnego na sumę mocy osiągalnej zasobów tworzących jednostkę grafikową nie stosuje się nigdy. Grupa MWE tworząca jednostkę grafikową wchodzi w skład jednego zakładu wytwarzania energii oraz występują powiązania technologiczne w procesie wytwarzania energii pomiędzy tymi MWE, uniemożliwiające funkcjonowanie tych MWE jako niezależne jednostki grafikowe. I drugi przypadek. Grupa zasobów tworząca jednostkę grafikową wchodzi w skład jednego zamkniętego systemu dystrybucyjnego. Na koniec istotna informacja dla właścicieli JWCD. MWE posiadający status JWCD, który nie jest objęty zwolnieniem na podstawie paragrafu 14 ust. 1 albo paragrafu 52 ust. 2 rozporządzenia systemowego, uczestniczy aktywnie w rynku bilansującym w pełnym zakresie dysponowania poprzez jednostkę grafikową ZAK równym 1. Paragraf 14 ust. 1 dotyczy zwolnienia z udziału w RB z ZAK równym 1 dla istniejącego MWE na podstawie wniosku właściciela, oczywiście odpowiednio umotywowanego. Paragraf 52 ust. 2 dotyczy nowych MWE mających obowiązek udziału w rynku bilansującym z ZAK równym 1 od 1 stycznia 2026 roku. Definicja JWCD znajduje się w rozporządzeniu systemowym. Dla przypomnienia, każdy MWE przyłączony do sieci przesyłowej, ponadto każdy cieplny kondensacyjny MWE o mocy osiągalnej co najmniej 100 MW lub każdy MWE szczytowo-pompowy przyłączony do sieci koordynowanej 110 kV posiada status JWCD. Tak jak wcześniej wspomniałem, w bilansowaniu handlowym na rynku bilansującym uczestniczą podmioty odpowiedzialne za bilansowanie. Użytkownik systemu będący właścicielem zasobu przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB albo przez podmiot przez niego upoważniony, nie musi być POB-em dla tego zasobu. Może on w odniesieniu do tego zasobu umocować innego POB-Z, który będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe tego zasobu na RB. Oczywiście umocowanie innego POB-Z wymaga zawarcia stosownych aneksów do umów przesyłania. Jeżeli umocowany POB-Z zaprzestanie działalności na RB, to użytkownik systemu staje się odpowiedzialny za bilansowanie handlowe dostaw energii elektrycznej dla swojego zasobu. W celu szybkiej reakcji na zaistniałą sytuację w umowie przesyłania z użytkownikiem systemu jest zdefiniowana JBZ, w której znajduje się ten zasób, dla której jest wskazany operator. Jeśli chodzi o administrowanie bilansowaniem handlowym, zasobów przyłączonych do sieci dystrybucyjnych, nieobjętych podstawowym lub rozszerzonym obszarem rynku bilansującego,
to zmiany w tym obszarze są niewielkie. Zarówno jeśli chodzi o tworzenie MBO i MBW w poszczególnych obszarach sieci OSDP-OSDN, jak i zmiany w konfiguracji rynku bilansującego w przypadku, gdy dany POPZ zaprzestanie działalności na RBO. Kolejne dwa slajdy dotyczą administrowania obiektami świadczącymi usługi bilansujące na rynku bilansującym. Przyporządkowanie zasobu do ERG jest realizowane w przypadku zasobu przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB poprzez przyporządkowanie fizycznych FZMW reprezentujących dostawy energii tego zasobu do określonej jednostki grafikowej. W przypadku zasobu URD poprzez wprowadzenie AFDMB reprezentujących dostawy energii tego zasobu o odpowiednich atrybutach oraz ich przyporządkowanie do określonej jednostki grafikowej. Proszę zwrócić uwagę, że AFDMB reprezentujące dostawy energii zasobu URD są wprowadzane do konfiguracji rynku bilansującego i nie ulega zmianie reprezentacja tych zasobów z punktu widzenia bilansowania handlowego w odpowiednich MBO lub MBW jednostki bilansowej. Natomiast FZMB, które reprezentują dostawy energii zasobu aktywnie uczestniczącego w RB, przyłączonego do podstawowego lub rozszerzonego obszaru RB, są przyporządkowane do JG i jednocześnie te same FZMB są reprezentowane w JB. Podstawą do dokonania przyporządkowania zasobu lub grupy zasobów do jednostki grafikowej danego DUP jest umowa przesyłania zawarta pomiędzy OSP i danym DUP albo aneks do umowy przesyłania między OSP i danym DUP, jeżeli dysponuje on już jednostkami grafikowymi. Ponadto oczywiście wymagane są również aneksy do umowy przesyłania i chciałem zwrócić uwagę na aneks pomiędzy OSP i danym OSDP w przypadku każdego zasobu URD wchodzącego w skład danej jednostki grafikowej przyłączonego do obszaru sieci OSDP-OSDN danego OSDP. Taki OSDP będzie uczestniczył w administrowaniu konfiguracją rynku bilansującego w odniesieniu do tego zasobu. DUP-em dla zasobu przyłączonego do sieci OSD może być podmiot, który wykonuje funkcję dostawcy usług bilansujących w sieci tego OSD. Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej powinna określać warunki formalne i techniczne, jakie musi spełnić DUP, aby pełnić funkcję w sieci danego operatora systemu dystrybucyjnego. Użytkownik systemu, będący właścicielem zasobu posiadającego status JWCD albo podmiot przez niego upoważniony ma obowiązek świadczyć usługi bilansujące poprzez jednostkę grafikową utworzoną z tego zasobu, będąc DUP dla tego zasobu lub poprzez umocowanie innego DUP, który po zakończeniu procesu kwalifikacji z wynikiem pozytywnym będzie świadczyć usługi bilansujące poprzez to JG. Niezależnie od umocowania innego DUP do świadczenia usług bilansujących poprzez jednostkę grafikową utworzoną z JWCD, na wypadek zaprzestania działalności na rynku bilansującym przez umocowanego DUP, użytkownik systemu ma obowiązek uzyskać pozytywny wynik procesu kwalifikacji DUP w odniesieniu do danego MWE i tworzącego jednostkę grafikową oraz wskazać operatora rynku dla tej jednostki grafikowej. DUP informuje OSP niezwłocznie, nie później niż do godziny 16 doby D minus 2 o utracie od doby handlowej D umocowania do świadczenia usług bilansujących z wykorzystaniem zasobu tworzącego jednostkę grafikową. W przypadku, gdy DUP utracił umocowanie dla zasobu tworzącego jednostkę grafikową, utraciło ważność potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących poprzednią jednostkę grafikową w zakresie energii bilansującej, DUP zaprzestał działalności na RB, OSP wprowadza następujące zmiany w
konfiguracji rynku bilansującego. Jednostka grafikowa utworzona z zasobu posiadającego status WCD jest przyporządkowana do dóbr będącego właścicielem tego zasobu albo podmiotem przez niego upoważnionym. Jednostka grafikowa inna niż utworzona z zasobu posiadającego status WCD jest usuwana z konfiguracji rynku bilansującego. AFDMB reprezentujące dostawy energii elektrycznej z zasobów tworzących JG są usuwane z konfiguracji rynku bilansującego. W przypadku, gdy dla danej jednostki grafikowej utraciło ważność albo wygasło potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących w zakresie mocy bilansujących, to OSP ogranicza świadczenie usług bilansujących przez daną JG w zakresie tych mocy bilansujących. Katalog usług bilansujących pozyskiwanych przez operatora systemu przesyłowego obejmuje energię bilansującą i moce bilansujące, które dotyczą rezerw utrzymania częstotliwości FCR, rezerwy odbudowy częstotliwości z aktywacją automatyczną AFRR, rezerwy odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną typu bezpośredniego oraz rezerwy zastępczej RR. Wymienione moce bilansujące są odrębnymi produktami w górę i w dół. Każda jednostka grafikowa uczestniczy w świadczeniu usług, w świadczeniu usługi energii bilansującej. Nie ma możliwości utworzenia jednostki grafikowej, która nie posiada kwalifikacji do świadczenia energii bilansującej. Natomiast w przypadku świadczenia usługi mocy bilansującej danego typu jest to możliwe, gdy jednostka grafikowa posiada ważne potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia tej usługi. I tu ważne informacje dla właścicieli JWCD. Jednostka grafikowa JGW1 utworzona z MWE cieplnego, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania ważnego potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia FCR w górę i w dół, AFRR w górę i w dół, RR w górę i w dół. Jednostka grafikowa JGM1 utworzona z MWE elektrowni szczytowo-pompowej, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania ważnego potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia. MFRRD w górę i w dół, RR w górę i w dół. JGZ1 utworzona z MWE farmy wiatrowej lub MWE źródła fotowoltaicznego, który posiada status JWCD, ma obowiązek posiadania ważnego potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia RR w górę i w dół. Usługi bilansujące są pozyskiwane przez OSP w sposób rynkowy na podstawie zgłoszonych ofert portfolio na moce bilansujące i ofert zintegrowanego procesu grafikowania. Dotychczas w prezentacji już kilka razy odwoływałem się do procesu kwalifikacji dóbr, którego szczegółowe zasady są określone w załączniku 2 do WDB. Proces kwalifikacji dóbr do świadczenia usług bilansujących jest prowadzony przez OSP we współpracy z OSD, gdy zasoby są przyłączone do sieci dystrybucyjnej w odniesieniu do zasobu lub grupy zasobów, jakie mają tworzyć jednostkę grafikową. Celem procesu kwalifikacji jest weryfikacja spełnienia wymagań formalnych, w szczególności w przypadku, gdy przyszły dóbr nie jest właścicielem zasobu tworzącego jednostkę grafikową, musi przedstawić oświadczenie o umocowaniu dóbr do korzystania i rozporządzania zasobem. Weryfikacja zapewnienia systemu zdalnego sterowania i wymiany informacji dla jednostki grafikowej, weryfikacja wymaganych zdolności technicznych zasobu lub grupy zasobów tworzących JG do świadczenia usług bilansujących. Chodzi przede wszystkim o układ regulacji mocy czynnej, umożliwiający realizację zadanych wielkości obciążenia bazowego i ewentualnie aktywacji MB, jeśli kwalifikacja dotyczy również mocy bilansującej. I weryfikacja wyposażenia zasobów tworzących JG we właściwe układy pomiarowo-rozliczeniowe. Etapy kwalifikacji są realizowane według określonej procedury, w określonych terminach realizacji poszczególnych etapów
z wykorzystaniem wzorów dokumentów opracowanych i publikowanych przez operatora systemu przesyłowego. Procedurę rozpoczyna podmiot reprezentujący zasób. Takim mianem przyszłego DUP określa załącznik numer 2 i podmiot reprezentujący zasób przesyła wniosek o przystąpienie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących. Wskazuje w nim, jakie zasoby mają utworzyć, jaką jednostkę grafikową, jakie będą świadczone usługi bilansujące i jakie są parametry wnioskowanych usług bilansujących. W odpowiedzi, po wykonaniu odpowiednich analiz i sprawdzeniu wniosku, OSP przesyła potwierdzenie przystąpienia do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących, wskazując, jakie zasoby, w jakich węzłach odwzorowania i jakie usługi bilansujące z jakimi parametrami są przyjęte do procesu kwalifikacji. Jest różnica między wnioskiem a zasobami przyjętymi do kwalifikacji. Może być. Następnie po dostosowaniu zasobu lub grupy zasobów do wymagań technicznych i przeprowadzeniu testów sprawdzających podmiot reprezentujący zasób przesyła zgłoszenie do kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących razem z dokumentami potwierdzającymi poprawne funkcjonowanie systemu zdalnego sterowania i wymiany informacji oraz wynikami testów dla jednostki grafikowej. Po weryfikacji przekazanych dokumentów OSP przesyła potwierdzenie zakończenia kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących zawierające kod JG i kody węzłów odwzorowania zasobów usługi bilansujące, dla których proces kwalifikacji został zakończony wynikiem pozytywnym, parametry tych usług i termin obowiązywania potwierdzenia spełnienia kryteriów kwalifikacji oraz wskazuje usługi bilansujące, dla których proces kwalifikacji został zakończony wynikiem negatywnym. Potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikacji jest ważne bezterminowo w zakresie energii bilansującej, a w zakresie mocy bilansujących 5 lat. Z zastrzeżeniem, że może nastąpić wcześniejsza utrata ważności spełnienia kryteriów kwalifikacji do świadczenia usług bilansujących przez jednostkę grafikową, gdy DUP utracił umocowanie do dysponowania zasobem tworzącym JG. JG nie została dostosowana do zmienionych wymagań technicznych na podstawie aktów prawnych lub dokumentów zatwierdzonych przez prezesa URE. Powtarza się nieprawidłowa praca systemu zdalnego sterowania lub systemu wymiany informacji handlowych i technicznych. Dokonano modernizacji zasobów lub zmian w układzie regulacji mocy zasobów. Utrata ważności kwalifikacji jednostki grafikowej w zakresie energii bilansującej skutkuje utratą ważności kwalifikacji w zakresie wszystkich mocy bilansujących, ponieważ aktywacja mocy bilansujących skutkuje dostawą lub odbiorem energii bilansującej, a jeśli jednostka grafikowa utraciła ważność kwalifikacji do energii bilansującej, nie może świadczyć usługi mocy bilansującej. I na zakończenie ważna informacja dla uczestników rynku. Obecnie aktywnie uczestniczące w rynku bilansującym, zasoby aktywnie uczestniczące w rynku bilansującym przed wejściem w życie rozporządzenia systemowego nie mają obowiązku przechodzić procesu kwalifikacji w zakresie świadczonych usług bilansujących. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękuję panu Tomaszowi Gapesowi. Zgłoszenia danych handlowych i technicznych przedstawi pan Kamil Kołtyś. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Rozpocznę od omówienia ogólnych zasad i informacji dotyczących zgłaszania danych handlowych i technicznych na rynku bilansującym. Proces zgłaszania danych na rynku bilansującym odbywa się w trzech następujących po sobie etapach odpowiadających trzem rynkom. RMB, rynek mocy bilansujących, RBN i RBB. W ramach RMB operatorzy handlowo-techniczni przekazują OSP zgłoszenia ofert w portfolio na moce bilansujące, OPMB. Zgłoszenia te dotyczą wszystkich jednostek grafikowych dostawcy usług bilansujących, za pomocą których jest on w stanie świadczyć moce bilansujące. W ramach RBN i RBB operatorzy handlowi dokonują zgłoszeń umów sprzedaży energii. Zgłoszenia te dotyczą pojedynczych jednostek bilansowych. Natomiast operator
operatorzy handlowo-techniczni w ramach RBN i RBB przekazują do SP zgłoszenia programów pracy CP, zgłoszenia ofert na energię bilansującą OEB, zgłoszenie ofert na moce bilansujące OMB, a także w przypadku RBN dokonywane są również zgłoszenia ofert technicznych OT. Wszystkie zgłoszenia dokonywane przez OHT dotyczą pojedynczych jednostek grafikowych. Proces zgłaszania danych na rynku bilansującym dotyczy jednej doby handlowej, jest przeprowadzany codziennie dla kolejnych dób handlowych. Proces ten dla doby handlowej D rozpoczyna się w dobie D mniej 1 w godzinie 8.30, kiedy to następuje otwarcie bramki na rynku mocy bilansujących. Bramka ta jest zamykana o godzinie 9. W okresie otwarcia bramki na RMB są przyjmowane i wstępnie weryfikowane zgłoszenia ofert portfolio na moce bilansujące. Po godzinie 9 następuje ostateczna weryfikacja tych zgłoszeń. O godzinie 10 następuje otwarcie bramki zgłoszeniowej na RBN. Jest ona otwarta do godziny 14.30 i w okresie otwarcia są przyjmowane zgłoszenia w ramach RBN i następuje ich wstępna weryfikacja. Po godzinie 14.30 jest przeprowadzona ostateczna weryfikacja zgłoszeń w ramach RBN. Harmonogram w zakresie rynku dnia bieżącego różni się w zależności od rodzaju zgłoszenia. Dla zgłoszeń USE bramka na RBB jest otwierana o godzinie 15.30 doby D-1 i zamykana o godzinie 22.50 doby D. W przypadku zgłoszeń USE dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania ORN równego 15 minut jest definiowana chwila zamknięcia bramki na RBB dla zgłoszeń USE dla tego ORN. Zamknięcie bramki ma miejsce na 55 minut przed rozpoczęciem danego ORN. I zgłoszenia USE w ramach RBB, które dotyczą danego ORN, powinny być dostarczone najpóźniej w chwili zamknięcia bramki na RBB do tego ORM. Weryfikacja zgłoszeń USE w ramach RBB jest realizowana iteracyjnie co 15 minut po każdej chwili zamknięcia bramki dla kolejnych ORM doby handlowej. W przypadku pozostałych zgłoszeń, zgłoszeń programów pracy, ofert na energię bilansującą i ofert na moce bilansujące, bramka na RBB jest otwierana o godzinie 16.30 doby D-1 i zamykana o godzinie 22.05 doby D. Dla tych zgłoszeń z kolei i dla każdej godziny definiowana jest chwila zamknięcia bramki na RBB, która ma miejsce na 55 minut przed rozpoczęciem danej godziny i zgłoszenia programów pracy i ofert na energię bilansującą i na moce bilansujące w ramach RBB, które dotyczy danej godziny, powinno być dostarczone najpóźniej w chwili zamknięcia bramki na RBB dla tej godziny. W przypadku zgłoszeń programów pracy i ofert na energię bilansującą i ofert na moce bilansujące, weryfikacja w ramach RBB jest realizowana co godzinę po każdym zamknięciu chwili, każdym zamknięciu bramki dla kolejnych godzin doby handlowej. Informacje zawarte w danym zgłoszeniu dotyczą jednej doby handlowej i są określane w przypadku zgłoszeń USE dla pojedynczych ORN, w przypadku zgłoszeń programów pracy, ofert na energię bilansującą i ofert na moce bilansujące. Informacje to są określane dla pojedynczych okresów rozliczania energii bilansującej OREP równych 15 minut, a w przypadku zgłoszeń ofert portfolio na mocy bilansującej informacje są określone dla pojedynczych okresów nabywania mocy bilansujących w trybie podstawowym ON MBP równych 1 godziny. We wszystkich zgłoszeniach informacje w zakresie energii elektrycznej i mocy są wyrażane w wielkościach netto. Zgłoszenia programów pracy i ofert zintegrowanego procesu grafikowania dotyczące jednostek grafikowych, w skład której wchodzi zasób URB, powinny spełniać uwarunkowania świadczenia usług bilansujących określone w IRIEST. Wymiana danych następuje za pomocą systemu WIRE,
w przypadku zgłoszeń dotyczących jednostek bilansowych, a w przypadku zgłoszeń dotyczących jednostek grafikowych jest wykorzystywany system BIREF lub portal rynku energii i usług REU. Dokumentom zgłaszanym przez operatorów rynku są nadawane, muszą być nadawane numery porządkowe zgłoszenia, a dokumenty otrzymywane przez OSP są znakowane stemplem czasowym. Dla każdego zgłoszenia innego niż zgłoszenie oferty technicznej jest zdefiniowany aktywny okres zgłoszenia. W przypadku zgłoszeń w ramach RMB i RBN ten aktywny okres zgłoszenia obejmuje całą dobę handlową, której dotyczy dane zgłoszenie. Natomiast w przypadku RBB aktywny okres zgłoszenia obejmuje tą część doby, dla której w chwili dostarczenia zgłoszenia nie została zamknięta bramka na RBB. Dokumenty zgłaszane przez uczestników rynku muszą być zgodne ze standardami technicznymi. Niepoprawne dokumenty nie będą przetwarzane przez OSP. W odpowiedzi zostanie jedynie wysłany odpowiedni komunikat o błędzie zgodnie ze standardami technicznymi. Zgłoszenia są przetwarzane w zakresie aktywnego okresu zgłoszenia. Przy weryfikacji są uwzględniane numery porządkowe zgłoszenia zgodnie z obecnymi zasadami. W wyniku weryfikacji wstępnej zgłoszeń w ramach RMB i RBN OSP informuje operatorów rynku o niezgodnościach w zgłoszeniach, natomiast w wyniku weryfikacji ostatecznej zgłoszeń w ramach RMB i RBN oraz w wyniku realizacji pojedynczej iteracji weryfikacji zgłoszeń w ramach RBB OSP informuje o odrzuconych zgłoszeniach i przyjętych dokumentach, przy czym dla danego zgłoszenia jest odsyłana informacja albo o przyjętym dokumencie, jeżeli na podstawie danego zgłoszenia było możliwe wyznaczenie przyjętego dokumentu, albo jest przekazywana informacja o odrzuceniu zgłoszenia. Jeżeli iteracja weryfikacji zgłoszeń w ramach RBB się nie odbędzie, to zgłoszenia są weryfikowane w kolejnej iteracji przy zapewnieniu dokładnie takiego samego wyniku, jakby właściwa iteracja odbyła się w czasie. Na tym slajdzie mamy przedstawione wszystkie typy dokumentów wykorzystywane w procesie zgłaszania danych handlowych i technicznych na rynku bilansującym. Każdy rodzaj zgłoszenia jest w zasadzie dokonywany za pomocą jednego typu dokumentu, z wyjątkiem zgłoszeń USEL, dla których utrzymane są dwa osobne typy na rynku RBN i RBB. Zgłoszenia w ramach RBN z wyjątkiem zgłoszenia oferty technicznej są obowiązkowe. Zgłoszenia w ramach RMB i RBB są opcjonalne. Dla danego typu dokumentu zgłoszeniowego operator sieci przesyłowej odsyła dokument odpowiedzi odpowiedniego typu w zależności od jednego z trzech przypadków: wykrycie niezgodności, wyznaczenie przyjętego dokumentu albo odrzucenie zgłoszenia. Przejdziemy teraz do omówienia poszczególnych typów zgłoszeń. Zaczniemy od ofert portfolio na mocy bilansującej. Zgłoszenie ofert portfolio na mocy bilansującej zawiera dane identyfikacyjne oraz co najwyżej 10 ofert portfolio na mocy bilansującej. Jeżeli chodzi o dane identyfikacyjne, to zarówno to zgłoszenie, jak i wszystkie pozostałe zgłoszenia w zakresie tych danych identyfikacyjnych obejmują datę doby handlowej, której dotyczy zgłoszenie, numer porządkowy zgłoszenia, numer telefonu do osoby składającej zgłoszenie, kod operatora rynku, kod podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie. A także w przypadku pozostałych zgłoszeń również jest określany kod obiektu, np. JB bądź JG. W przypadku zgłoszenia ofert portfolio na mocy bilansującej kody obiektów nie są określone, ponieważ w ofertach portfolio na mocy bilansującej nie są wskazywane jednostki grafikowe, za pomocą których będą świadczone oferowane moce bilansujące. Każda oferta portfolio na mocy bilansującej ma swój numer oraz dane handlowe określane dla poszczególnych godzin doby handlowej. Dla danej godziny może być określony zbiór oferowanych typów rezerwy mocy. Dla każdego oferowanego typu rezerwy mocy musi być podana ofertowa moc maksymalna POM, cena ofertowa COM, i w przypadku oferowanego typu rezerwy mocy innego niż RR może być również określona cena ofertowa pozyskania mocy jako RR, COM RR. Podanie tej ceny
oznacza, że dostawca usług bilansujących jest w stanie sprzedać oferowany typ rezerwy mocy inny niż RR, również jako RR po określonej cenie są RR. Zgłoszenie oferty portfolio na mocy bilansujące musi spełniać określone warunki poprawności. Wśród tych warunków możemy wyróżnić warunki podstawowe związane z poprawnością danych identyfikacyjnych oraz podstawowym zakresem wartości, jakie mogą przyjmować dane zawarte w zgłoszeniu. Analogiczne warunki będą również określone dla pozostałych typów zgłoszeń, natomiast w ramach tej prezentacji nie będą one szczegółowo omawiane. Zgłoszenie oferty portfolio na mocy bilansującej musi spełniać warunek dotyczący posiadania kwalifikowanej JG. Oznacza to, że dany typ rezerwy mocy może zostać zaoferowany w ofercie portfolio na mocy bilansującej jedynie jeżeli dostawca usług bilansujących posiada chociaż jedną jednostkę grafikową, za pomocą której może świadczyć dany typ rezerwy. Ceny również muszą spełniać określone warunki. Ceny mogą być określone jedynie, jeżeli oferowana moc jest dodatnia i wówczas te ceny nie mogą przekraczać górnego limitu ceny. Natomiast cena ceny musi być określona, jeżeli oferowana moc jest dodatnia. Ostatni z warunków przedstawionych na tym slajdzie, warunek dotyczący sumy. On ma na celu zapewnienie, że we wszystkich ofertach portfolio zawartych w zgłoszeniu nie zostanie zaoferowane więcej mocy danego typu, niż dostawca usług bilansujących jest w stanie świadczyć za pomocą wszystkich swoich jednostek. Weryfikacja zgłoszeń portfolio na moce bilansujące dotyczy poszczególnych zgłoszeń i odbywa się zgodnie z przedstawionym schematem. Jeżeli dane zgłoszenie nie spełnia wszystkich podstawowych warunków lub nie spełnia warunku dotyczącego posiadania jednostki grafikowej, to jest ono odrzucane w całości. Natomiast jeżeli ten warunek dotyczący posiadania kwalifikowanej JG jest spełniony, to co najmniej jednej oferty, co najmniej jednej godzinnej, co najmniej jednego oferowanego typu rezerwy mocy, to zgłoszenie jest przyjmowane. I jeżeli wszystkie pozostałe warunki są spełnione, to jest przyjmowane bez zmian. Jeżeli któryś z pozostałych warunków nie są spełnione, to zgłoszenie jest przyjmowane z odpowiednimi zmianami. Zgłoszenie umów sprzedaży energii zawiera dla każdego kwadransa, każdego ORN doby handlowej ilości dostaw energii elektrycznej wynikające z transakcji zawartych z poszczególnymi partnerami handlowymi. Ilość dostaw energii elektrycznej może być dowolny znak. Wartość ujemna oznacza zakup energii, a wartość nieujemna sprzedaż. Tak jak jest to obecnie, weryfikacja zgłoszeń USE odbywa się w dwóch etapach. Najpierw jest wykonywana weryfikacja poprawności, dotyczy ona pojedynczych zgłoszeń USE. Następnie jest wykonywana weryfikacja zgodności, która dotyczy par zgłoszeń USE i już zweryfikowanych pod względem poprawności. Jeżeli chodzi o warunki poprawności zgłoszeń USE, to one są bardzo podobne do tych, które obecnie obowiązują. Mamy warunek związany z ograniczeniem usług przesyłania, są warunki związane z poprawnością danych partnera handlowego. W przypadku podGE niepełniącego funkcji NEMO musi być spełniony warunek z koniecznością zbilansowania tego podGE. No i mamy również warunki związane z niedopuszczalnymi pojedynczymi transakcjami. Jeżeli wszystkie podstawowe warunki poprawności zgłoszenia USE nie są spełnione, to zgłoszenie jest odrzucane w całości. Natomiast jeżeli są one spełnione, to zgłoszenie jest przetwarzane pod kątem spełnienia sprawdzenia spełniania pozostałych warunków. Jeżeli wszystkie pozostałe warunki są spełnione, to zgłoszenie USE jest przyjmowane bez zmian. Natomiast jeżeli jakieś warunki nie są spełnione, to jest to zgłoszenie odrzucane w odpowiednim zakresie. Warunek zgodności
zgłoszeń USA jest sprawdzane niezależnie dla każdego ORN i dla każdej pary jednostek bilansowych. I zgodnie z tym warunkiem ilości dostaw energii elektrycznej dla danego ORN, dla danej pary jednostek bilansowych, które są określone w obu zgłoszeniach, muszą w sumie dawać zero. Jeżeli warunek zgodności jest spełniony, to USE są przyjmowane na podstawie danych zawartych w zgłoszeniach. Natomiast jeżeli warunek nie jest spełniony, to zgodnie z obecnymi zasadami, w zależności w przypadku niezgodności, przyjmowane są albo zerowe USE, albo USE są przyjmowane na podstawie zgłoszenia jednej ze stron. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że nie będzie już trybu zgłoszeń jednostronnych, dlatego do tego przypadku tutaj nie wymieniono w tej tabeli. Zgłoszenie oferty technicznej dotyczy wyłącznie JBW1 i odpowiada ono obecnej części technicznej zgłoszenia oferty bilansującej. W zakresie tej oferty najistotniejsza zmiana dotyczy sposobu określenia krzywej uruchomienia w okresie od synchronizacji do osiągnięcia mocy minimalnej. Zmiana ta polega na tym, że dla każdego kwadransa, dla każdego ORF okresu TRG, TRC, TRZ musi być określona osiągana moc na koniec danego ORF. Na tym slajdzie jest pokazany rysunek z przykładem dla okresu TRG równego 75 minut, czyli składającego się z 5 ORF. Dla każdego z tych ORF musi być określona moc generacji osiągana na koniec danego ORF. Moce te muszą być dodatnie rosnące w kolejnych ORF i w ostatnim ORF moc musi być równa mocy minimalnej JBW1. Jeżeli chodzi o pozostałe warunki poprawności, to tutaj warto zwrócić uwagę, że wszystkie czasy, które są określone w ofercie technicznej, muszą być określone w minutach jako wielokrotność ORF. Minimalne czasy postoju i czasy od synchronizacji do osiągnięcia mocy minimalnej nie mogą być zerowe, muszą być większe od zera. Jeżeli zgłoszenie oferty technicznej spełnia wszystkie warunki, to jest ono przyjmowane. Jeżeli nie spełnia chociaż jednego warunku, to zgłoszenie jest odrzucane i dla danej doby jest przyjmowana ostatnia przyjęta oferta techniczna, albo jeżeli takiej oferty przy ostatniej nie ma, to oferta techniczna jest wyznaczona na podstawie umowy przesyłania. Przejdziemy teraz do omówienia ofert na energię bilansującą. Jeżeli chodzi o to zgłoszenie, to tutaj warto zwrócić uwagę, że dane identyfikacyjne oprócz kodu JG, której dotyczy dane zgłoszenie, dane te identyfikacyjne zawierają również kody JB, w których są reprezentowane zasoby tworzące daną jednostkę grafikową. Zgłoszenie oferty na energię bilansującą dla każdego kwadransa, dla każdego ORF doby handlowej zawiera dane handlowe oferty w postaci wielkości oferowanych mocy, pasm ofertowych, a w przypadku JGZ3 i JGA są określone również współczynniki rozdziału energii bilansującej na jednostki bilansowe i na lokalizację. W przypadku wszystkich rodzajów jednostek grafikowych jest określona oferowana moc maksymalna, natomiast w przypadku JGW, JGO i JGM określona jest oferowana moc minimalna. Dla JGM i JGA wielkości oferowanych mocy i pasma ofertowe są określone osobno dla kierunku generacji i poboru. W przypadku JGZ, przepraszam, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów jednostek, dla których pasma ofertowe obejmują moce począwszy od zera, to w przypadku JGZ kolejne pasma obejmują moc JGZ począwszy od wielkości estymatu. Estymata jest szacowaną w czasie rzeczywistym wielkością generacji, która by miała miejsce, gdyby ta generacja nie została zredukowana. Dla każdego pasma ofertowego musi być określona oferowana moc, a także dwie ceny ofertowe aktywacji w górę i w dół. Wielkości oferowanych mocy muszą być zgodne z mocami kwalifikowanymi jednostki grafikowej, a w przypadku jednostki grafikowej ze znacznikiem zakrównym 1 jest obowiązek oferowania pełnej mocy kwalifikowanej. W przypadku JGZ3 i JGA
współczynniki rozdziału, które są określone w procentach, muszą się sumować do 100% albo do zera w przypadku oferty zerowej. Jeżeli chodzi o warunki dotyczące pasm ofertowych, to oferowane moce poszczególnych pasmach muszą uwzględniać wielkości oferowanych mocy w podobny sposób, jak to jest robione obecnie. Na przykład w przypadku JGW suma oferowanych mocy we wszystkich pasmach musi być równa oferowanej mocy maksymalnej, a oferowana moc w pierwszym pasmie musi być równa oferowanej mocy minimalnej. Ceny ofertowe są określone wyłącznie, jeżeli oferowana moc w paśmie jest niezerowa i wtedy te ceny w kolejnych pasmach muszą być ściśle monotoniczne, muszą się zawierać pomiędzy dolnym i górnym limitem ceny. Dodatkowo cena ofertowa aktywacji w górę musi być większa od ceny ofertowej aktywacji w dół. W przypadku JGW pasma ofertowe muszą być określone w taki sposób, aby każde z tych pasm zawierało się dokładnie w jednym paśmie mocy, na którego są określone współczynniki przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną. W przypadku zgłoszeń ofert na energię bilansującą w ramach RBB muszą być spełnione dodatkowe warunki poprawności związane z zasadami aktualizacji oferty i zgodnie z tymi zasadami oferowane moce maksymalne nie mogą być zmniejszone, natomiast oferowane moce minimalne nie mogą być zwiększone. Z kolei cena aktywacji w górę nie może być zmniejszona, a cena aktywacji w dół nie może być zwiększona. Dodatkowo w przypadku JGW1 i JGM1 cena ofertowa aktywacji w górę albo w dół dla pierwszego pasma nie może być zmieniona, jeżeli OSP przekazał wcześniej plan pracy z odpowiednio obciążeniem dodatnim albo niedodatnim. Jeżeli wszystkie warunki podstawowe dla danego zgłoszenia nie są spełnione, to zgłoszenie jest odrzucone w zakresie wszystkich ORF aktywnego okresu zgłoszenia. W przeciwnym przypadku zgłoszenie jest przetwarzane niezależnie dla każdego ORF aktywnego okresu zgłoszenia, i w zakresie tych ORF, na których dane handlowe zostały poprawnie określone, spełniają wszystkie pozostałe warunki poprawności, zgłoszenie jest przyjmowane, a w zakresie pozostałych ORF jest odrzucane. Przyjęta oferta na energię bilansującą jest wyznaczona na podstawie zgłoszenia i w zakresie ORF, na których zgłoszenie zostało przyjęte, no to przyjęta oferta zawiera dane z tego zgłoszenia. W przypadku wyznaczenia przyjętej oferty na energię bilansującą w ramach RBB następuje wpisanie danych z ostatniej przyjętej oferty na energię bilansującą. Natomiast w zakresie ORF, dla których nastąpiło odrzucenie zgłoszenia, to przyjęta oferta na energię bilansującą zawiera w przypadku RBN dla jednostek JGW1, JGM1 i JGZ1 dane handlowe wyznaczone na podstawie ofert zastępczych, natomiast dla pozostałych RG jest przyjmowana zerowa oferta na energię bilansującą. W przypadku RBB w zakresie ORF, dla których odrzucono zgłoszenie, pozostają dane handlowe z ostatniej przyjętej oferty na energię bilansującą. W ramach RBM przyjęta oferta na energię bilansującą jest wyznaczona dla każdej jednostki, nawet dla takiej, dla której nie dokonano zgłoszenia. W przypadku takiej jednostki przyjęta oferta jest wyznaczona dokładnie w taki sam sposób, jak dla jednostek, dla których dokonano zgłoszenia, które zostało odrzucone w całości. Oferty na moce bilansujące. Zgłoszenie oferty na moce bilansujące dla każdego kwadransa doby handlowej i dla każdego typu rezerwy mocy, w zakresie którego jednostka jest kwalifikowana innego niż RR, musi zawierać cenę ofertową oraz wielkości oferowanych mocy. W przypadku AFRR-a i MFRR-a jest określana oferowana moc maksymalna, natomiast w przypadku FCR-a jest dodatkowo określana oferowana moc minimalna. Dla JGM1, która jest kwalifikowana dla danego typu rezerwy mocy dla obu kierunków, generacja i pobór, dla każdego z tych kierunków muszą być określone wielkości oferowanych mocy. Oferowane moce maksymalne nie mogą być większe niż maksymalny zakres danej rezerwy mocy określony w procesie kwalifikacji, a w przypadku FCR-a dodatkowo
jeżeli mamy niezerową ofertę, to oferowane moce minimalne muszą być równe dokładnie minimalnemu zakresowi danej rezerwy mocy. W przypadku JGW1 jest obowiązek oferowania pełnego zakresu danej rezerwy mocy, do której JGW1 jest kwalifikowany. Jeżeli chodzi o ceny, to one są określone wyłącznie w przypadku oferty niezerowej i wówczas cena ofertowania może być większa niż górny limit ceny. Weryfikacja zgłoszeń ofert na moce bilansującej i wyznaczanie przyjętych ofert na moce bilansującej jest przeprowadzane w podobny sposób jak w przypadku ofert na energię bilansującą. To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że jeżeli zgłoszenie oferty na moce bilansującej spełnia warunki podstawowe, to jest ono przetwarzane pod kątem spełnienia pozostałych warunków, niezależnie dla poszczególnych ORF aktywnego okresu zgłoszenia, podobnie jak w przypadku oferty na energię bilansującą i dodatkowo niezależnie dla każdego typu rezerwy mocy. Także zgłoszenie jest przyjmowane bądź odrzucane na poziomie poszczególnych ORF aktywnego okresu zgłoszenia poszczególnych typów rezerwy mocy. Podobnie jak w przypadku ofert na energię bilansującą dla JGW1, JGM1 i JGZ1, mamy zdefiniowane oferty zastępcze na moce, zastępcze oferty na moce bilansujące, które są wykorzystywane do wyznaczania przyjętej oferty w ramach RBN. W ramach RBN przyjęta oferta na moce bilansujące jest wyznaczona dla każdej jednostki grafikowej, która jest kwalifikowana do świadczenia FCR-a, AFRR-a lub MFRR-a. Przejdziemy teraz do omówienia programów pracy. Zgłoszenie programu pracy dla każdego kwadransa doby handlowej musi zawierać podstawowe dane handlowo-techniczne programu pracy, a w przypadku zgłoszeń programów pracy w ramach RBN muszą być również określone dodatkowe dane dotyczące mocy bilansującej. Zakres podstawowych danych handlowo-technicznych programu pracy zależy od rodzaju jednostki grafikowej. Niemniej dla każdego rodzaju jednostki grafikowej musi być określony grafik obciążenia. W przypadku jednostek grafikowych ze znacznikiem zakrównym 1, to jest ta grupa po lewej stronie, musi być określony znacznik wymuszonej pracy ZWP. Natomiast dla pozostałych jednostek zakrówna się 2 albo 3, musi być określony znacznik usług bilansujących ZUP. Dodatkowo w przypadku JGW1 i JGM1 musi być określony stan jednostki dla każdego ORF, a w przypadku jednostek grafikowych magazynu JGM1 i JGM2 muszą być określone potencjały dostawy i odbioru. Dodatkowo w przypadku JGM1 musi być podany znacznik potencjału dostawy i odbioru ZPDO. I może być również określona niezależna zmiana stanu naładowania. Jest to dane opcjonalne. W przypadku JGA dla każdej lokalizacji, w której znajdują się zasoby tworzące jednostkę grafikową, musi być określony grafik obciążenia danej lokalizacji. Grafik obciążenia jest określony w megawatach z dokładnością do 1 kW i w przypadku jednostki grafikowej innej niż JGZ oznacza on planowaną moc obciążenia jednostki na koniec danego ORF. W określeniu grafiku obciążenia należy uwzględnić kierunek pracy jednostki. Grafik obciążenia w przypadku pracy w kierunku generacji musi być nieujemny, w przypadku pracy w kierunku poboru musi być niedodatny. W przypadku JGZ grafik obciążenia oznacza planowaną nieujemną wartość redukcji generacji na koniec danego ORF względem estymatu. I przyjmuje się, że moc obciążenia pomiędzy kolejnymi grafikami obciążenia zmienia się liniowo, z wyjątkiem przejścia do postoju jednostki JGW1 i JGM1, które następuje skokowo na początku danego ORF. Grafik obciążenia musi uwzględniać dyspozycyjność jednostki grafikowej, aktualną na chwilę zamknięcia bramki i w przypadku jednostek z zakiem równym 1, sposób uwzględniania dyspozycyjności zależy od wartości znacznika ZWP i stanu jednostki. I to zostanie omówione w dalszej części prezentacji. Natomiast na pozostałych jednostek grafikowych grafik obciążenia nie może przekraczać mocy maksymalnej dyspozycyjnej.
A jeżeli chodzi o moc minimalną, to jeżeli zostanie zgłoszony ubytek ujemny, czyli taki, który zwiększa wartość mocy minimalnej, to wówczas ta moc minimalna dyspozycyjna musi być uwzględniona, a grafik obciążenia musi być równy 0. Znacznik ZWP w przypadku JGW1 i JGM1 może przyjmować jedną z trzech wartości. 0 oznacza brak wymuszenia pracy, 1 oznacza pracę wymuszoną ze stałą mocą, 2 oznacza pracę wymuszoną ze zmienną mocą. W przypadku JGZ1 ZWP przyjmuje jedną z dwóch wartości, 0 oznacza brak wymuszenia pracy, 1 oznacza pracę wymuszoną z wartością redukcji generacji określoną grafikiem obciążenia. Praca wymuszona jest zatwierdzana dwuetapowo. Najpierw następuje wstępne zatwierdzenie zgłoszenia pracy wymuszonej dokonanego przez SOWę. Ostateczne zatwierdzenie pracy wymuszonej następuje poprzez przyjęcie programu, zgłoszenia programu pracy uwzględniającego wstępnie zatwierdzoną pracę wymuszoną. Wartość znacznika ZWP musi być zgodna z wstępnie zatwierdzonym zgłoszeniem pracy wymuszonej przez SOWę. A w przypadku ZWP równego 1, grafik obciążenia musi mieć równy mocy zgłoszonej przez SOWę. Stan JGW1 może przyjmować jedną z sześciu wartości. P oznacza pracę, R oznacza postój, UG, UC, UZ oznacza odpowiednie uruchamianie ze stanu gorącego, ciepłego albo zimnego. Stan UD oznacza uruchamianie ze stanu gorącego według dodatkowej charakterystyki uruchamiania. Jeżeli ZWP jest różny od zera, to stan jednostki musi być równy pracy, natomiast jeżeli jednostka jest niedyspozycyjna, to stan jednostki musi być równy postu. Dla ZWP równego 1 stan może być określony jako praca, jeżeli w poprzednim ORF grafik obciążenia był równy co najmniej mocy minimalnej. Po zakończonym uruchomieniu w przypadku pracy innej niż praca wymuszona i jednostka jest dyspozycyjna, musi być uwzględniony minimalny czas pracy, natomiast przed uruchomieniem z określonego stanu ciepłego musi upłynąć odpowiedni minimalny czas postoju określony w ofercie technicznej dla danego stanu ciepłego. Okres uruchamiania nie może być dłuższy niż czas trwania uruchomienia dla danego stanu wynikający z oferty technicznej, natomiast może być on krótszy, to znaczy dopuszczalne jest zgłoszenie przerwanego uruchomienia. Jeżeli chodzi o stan UT, to uruchomienie dodatkowe, to ono może być zgłoszone wyłącznie w ramach RBB i w związku z wcześniejszą utratą dyspozycyjności JGW1. Oznacza to, że na samym początku okresu postoju, który poprzedza to uruchomienie UT, moc maksymalna dyspozycyjna jednostki musi być równa 0. Dodatkowym warunkiem jest to, że okres postoju musi być krótszy niż minimalny czas postoju dla stanu ciepłego. I również okres uruchamiania nie może być dłuższy niż czas uruchamiania dla stanu gorącego wynikający z oferty technicznej. Po uruchomieniu UD nie musi być uwzględniony minimalny czas pracy. W zależności od wartości ZWP i stanu JGW1, grafik obciążenia musi spełniać określone warunki. W przypadku stanu równego R, grafik obciążenia musi być zerowy. W przypadku stanu P, zarówno w przypadku ZWP równego 0, jak i 2, grafik obciążenia musi uwzględniać maksymalny gradient naboru i redukcji obciążenia bazowego. Wyjątkiem są ORF-y, w których nastąpił spadek mocy maksymalnej dyspozycyjnej. W takim przypadku w zgłoszeniu w ramach RBB maksymalne możliwe zmniejszenie generacji wynikające z maksymalnego gradientu redukcji może być przekroczone o wielkość zmiany tej mocy maksymalnej dyspozycyjnej. W stanie pracy grafik musi również uwzględniać dyspozycyjność jednostki grafikowej, to znaczy grafik obciążenia nie może przekraczać mocy maksymalnej dyspozycyjnej i musi być równy co najmniej mocy minimalnej dyspozycyjnej, chyba że jednostka zwiększa swoją generację z największą możliwą szybkością wynikającą z maksymalnego gradientu naboru obciążenia. W przypadku stanu UG, UC i UZ grafik obciążenia musi być równy mocy wynikającej z charakterystyki uruchamiania określonej w ofercie technicznej, a w przypadku uruchomienia UD grafik nie może przekraczać mocy minimalnej
jeżeli jesteśmy już w okresie posynchronizacji, to znaczy grafiki są dodatnie, to muszą być one rosnące w kolejnych OR-ach. W przypadku ZWP równego 1 warunki dotyczące poprawności dotyczące grafiku obciążenia zależą od tego, czy jesteśmy na początku, w środku czy na końcu okresu pracy wymuszonej. Jeżeli chodzi o początek pracy wymuszonej, to tutaj możliwe są dwa przypadki. Albo przed pracą pracy wymuszonej jest postój i wówczas na początku pracy wymuszonej grafik obciążenia musi być zerowy, albo przed okresem pracy wymuszonej mamy grafik obciążenia równy co najmniej mocy minimalnej i wówczas na początku pracy wymuszonej możemy mieć grafik zerowy, ale wtedy przed tą pracą wymuszoną musi upłynąć odpowiedni czas pracy wynikający z minimalnego czasu pracy, albo na początku pracy wymuszonej mamy grafik obciążenia równy co najmniej mocy minimalnej i wtedy grafik obciążenia musi uwzględniać maksymalne gradienty zmiany obciążenia bazowego i dyspozycyjność jednostki grafika, podobnie jak w przypadku ZWP równego 0 i stanu równego pracy. Jeżeli jesteśmy w środku okresu pracy wymuszonej, to muszą być, grafik obciążenia musi uwzględniać zgłoszone przez osobę ubytki i niedyspozycyjności. Natomiast jeżeli jesteśmy na końcu pracy wymuszonej, to niezależnie od tego, czy były zgłoszone ubytki, czy nie, grafik obciążenia musi się zawierać pomiędzy mocą minimalną i maksymalną dyspozycyjną, albo być równy 0. Podstawnik GM1 może przyjąć jedną z pięciu wartości. PGPP oznacza odpowiednio pracę w kierunku generacji uboru, R oznacza postój, UGUP oznacza uruchamianie do pracy w kierunku odpowiedniej generacji uboru. Jeżeli ZWP jest różny od zera, to stan JGM1 może być równy PG albo PP. Jeżeli jednostka jest niedyspozycyjna w danym kierunku, to nie może mieć stanu praca bądź uruchomienie do pracy w tym kierunku. Przyjmuje się, że uruchamianie JGM1 odbywa się w ramach jednego OR. Liczba uruchomień nie może przekraczać określonego dla danej jednostki limitu dobowego, liczba uruchomień w dobie i dla uruchomień w kierunku generacji poboru może być określony inny limit, inny dobowy limit uruchomień. Jeżeli chodzi o pozostałe warunki związane z minimalnym czasem postoju, minimalnym czasem pracy i koniecznością osiągnięcia mocy minimalnej przed stanem praca, to te warunki są, muszą być uwzględnione w analogiczny sposób jak w JGM1. Przy czym w przypadku JGM1 mamy tylko jeden minimalny czas postoju, no i mamy dwa minimalne czasy pracy. Mogą być określone różne minimalne czasy pracy na kierunku generacji i poboru. W zależności od wartości znaczki ZWP i stanu JGM1, grafik obciążenia musi spełniać określone warunki. W stanie R grafik obciążenia musi być zerowy. W stanie praca, zarówno dla ZWP równego 0, jak i 2, grafik obciążenia musi uwzględniać maksymalny gradient naboru i redukcji obciążenia, także dyspozycyjność się bije, oczywiście stosownie do kierunku pracy. Sposób uwzględnienia tych parametrów jest analogiczny w przypadku JGW1. Dla stanu UG grafik obciążenia musi być równy mocy minimalnej w kierunku generacji. Dla stanu UP grafik obciążenia musi być równy mocy minimalnej w kierunku poboru z przeciwnym znakiem. W przypadku ZWP równego 1, jeżeli jesteśmy na początku okresu pracy wymuszonej, to możliwe są trzy przypadki. Albo na początku okresu pracy wymuszonej jest kontynuowane zerowe obciążenie, no wówczas grafik obciążenia na początku okresu pracy wymuszonej musi być równy 0. Może w ramach pracy wymuszonej być kontynuowana praca w danym kierunku, no i wówczas na początku pracy wymuszonej grafik obciążenia musi być równy co najmniej mocy minimalnej i musi on uwzględnić maksymalne gradienty zmiany obciążenia bazowego i dyspozycyjność JGM1 dokładnie tak jak na ZWP równego 0 i stanu praca. Trzeci przypadek oznacza wyzerowanie na początku pracy wymuszonej grafiku obciążenia po okresie pracy. Wówczas przed okresem pracy wymuszonej musi być spełniony warunek związany z minimalnym czasem
pracy. Natomiast jeżeli jesteśmy w kolejnym ORF okresu pracy wymuszonej, to grafik ciążenia musi mieć odpowiedni znak w zależności od określonego stanu jednostki. Grafik obciążenia musi uwzględniać zgłoszone ubytki i niedyspozycyjności JGM1, podobnie jak w przypadku JGM1. I jeżeli jesteśmy na końcu okresu pracy wymuszonej, to grafik obciążenia musi się zawierać pomiędzy mocą minimalną i maksymalną dyspozycyjną albo być równy 0. W przypadku JGZ1 dla ORF, w których ZWP równa się 0, grafik obciążenia musi uwzględniać maksymalne gradienty naboru i redukcji obciążenia i musi również uwzględniać dyspozycyjność jednostki grafikowej. W przypadku JGZ1 uwzględnienie dyspozycyjności polega na tym, że wielkość redukcji generacji nie może spowodować, że jednostka będzie pracowała poniżej mocy minimalnej dyspozycyjnej. W przypadku ZWP równego 1 grafik obciążenia musi uwzględniać zgłoszone przez SODE ubytki i dyspozycyjności. Na początku pracy wymuszonej muszą być spełnione wymagania związane z gradientami zmiany obciążenia bazowego i musi być uwzględniona dyspozycyjność jednostki grafikowej. Natomiast na końcu okresu pracy wymuszonej musi być uwzględniona jedynie dyspozycyjność jednostki grafikowej. W przypadku jednostek grafikowych z znakiem równym 2 lub 3 określany jest znacznik usług bilansujących i w przypadku jednostek innych niż JGM2 ten znacznik przyjmuje jedną z dwóch wartości. D oznacza, że usługi bilansujące są dostępne do pozyskania na rynku bilansującym, N, że nie są dostępne do pozyskania. W przypadku JGM2 zamiast jednej wartości D mamy dwie wartości DG i DP, które oznaczają, że usługi bilansujące są dostępne do pozyskania na rynku bilansującym odpowiednio w trakcie generacji albo poboru. Jeżeli ZUP równa się D, DG albo DP, to muszą być spełnione dodatkowe warunki i dla wszystkich jednostek grafikowych grafiki obciążenia dla danego ORF, w którym ZUP równa się D, DG albo DP i dla sąsiednich ORF muszą być uwzględnione wielkości oferowanych mocy z oferty na energię bilansującą, także muszą być odpowiednio uwzględnione maksymalne gradienty zmiany obciążenia bazowego. Na kolejnym slajdzie omówimy te warunki na przykładzie JGM2. Natomiast w przypadku JGM2 musi być spełniony dodatkowy warunek, że ORF, dla których znacznik ZUP jest równy DG i DP, nie mogą ze sobą sąsiadować. W przypadku JGW2 grafik obciążenia na ORF, dla którego znacznik ZUP równa się D, musi się zawierać pomiędzy oferowaną mocą minimalną i maksymalną dla danego ORF, a także pomiędzy oferowaną mocą minimalną i maksymalną dla następnego ORF. Z kolei grafik obciążenia dla poprzedniego ORF musi się zawierać pomiędzy oferowaną mocą minimalną i maksymalną dla danego ORF, dla którego znacznik ZUP równa się D. Natomiast dla grafik obciążenia dla kolejnego ORF nie może przekraczać oferowanej mocy maksymalnej dla tego ORF. Dodatkowo w ORF T, dla którego znacznik ZUP równa się D, moc obciążenia musi się zmieniać zgodnie z maksymalnymi gradientami zmiany obciążenia bazowego. Gradienty te muszą być również uwzględnione w kolejnym ORF, jeżeli w tym kolejnym ORF grafik obciążenia jest równy co najmniej mocy minimalnej. W przypadku, gdy w danym ORF nastąpił spadek mocy maksymalnej dyspozycyjnej, to w zgłoszeniu programu pracy w ramach RBB maksymalne możliwe zmniejszenie generacji wynikające z maksymalnego gradientu redukcji może być przekroczone o wielkość spadku tej mocy maksymalnej dyspozycyjnej, podobnie jak dla JGW1, ale tylko w zakresie, w jakim ten spadek mocy maksymalnej dyspozycyjnej jest objęty ofertą na energię bilansującą. W przypadku JGM1 może być określona niezależna zmiana stanu naładowania, oznacza ona zmianę stanu naładowania magazynu niezwiązaną z rzeczywistą ilością dostaw energii JGM1, na przykład wynikającą z naturalnego dopływu. Jeżeli niezależna zmiana stanu naładowania nie zostanie określona, to przyjmuje się, że jej wartość jest równa 0 w przypadku zgłoszeń programów pracy w ramach RBN.
albo przyjmuje się jej wartość określoną na podstawie programu pracy zweryfikowanego w przypadku zgłoszenia programu pracy w ramach RBD. O programach pracy zweryfikowanych będzie mowa w dalszej części prezentacji. Dla JGM1 muszą być również określone potencjały dostawy i odbioru. Potencjały te oznaczają maksymalne możliwe odpowiednie zmniejszenie i zwiększenie stanu naładowania magazynu, które może nastąpić w wyniku zmiany obciążenia bazowego względem grafiku obciążenia. Na JGM1 również jest określany znacznik potencjału dostawy i odbioru ZPDO, który może przyjąć jedną z wartości 0, oznacza, że potencjały dla danego ORF są powiązane z potencjałami dla poprzedniego ORF. 1 oznacza, że potencjały dla danego ORF są niezależne od potencjałów dla poprzedniego ORF. Znacznik ZPDO służy do definiowania okresów wykorzystania magazynu OWM. Dany okres wykorzystania magazynu rozpoczyna się od OREM, dla którego ten znacznik ZPDO równa się 1. Ten okres kończy się tuż przed kolejnym ORM, dla którego wartość tego znacznika równa się 1. Potencjały dla ORF w ramach danego OWM są ze sobą powiązane, w tym sensie, że wykorzystanie potencjału w danym kierunku powoduje, że w kolejnych ORF danego OWM potencjał w tym kierunku, który jest dostępny, jest odpowiednio mniejszy, natomiast potencjał w przeciwnym kierunku jest odpowiednio zwiększany. Jeżeli chodzi o zasady określania potencjałów, to w kolejnych ORF danego OWM potencjał może być utrzymany na takim samym poziomie jak w poprzednim ORF. Potencjał może być zwiększony albo może być wyzerowany. Natomiast nie jest możliwe określenie niezerowej wartości potencjału, która byłaby mniejsza niż niezerowa wartość potencjału w poprzednich ORF danego OWM. Suma potencjałów nie może przekraczać pojemności magazynu. Jeżeli chodzi o okresy wykorzystania magazynu, to dla pierwszego ORF doby handlowej znacznik ZPDO musi być równy 1, co oznacza, że z początkiem doby musi się rozpocząć nowy okres wykorzystania magazynu. ZPDO i wartości potencjałów mogą być aktualizowane poprzez zgłoszenie programu pracy w ramach RBB z uwzględnieniem określonych zasad. Po pierwsze, nie można zmienić wartości znacznika z ZPDO z 1 na 0, natomiast wartość z 0 na 1 może być zmieniona, jeżeli w danym ORF i we wszystkich kolejnych ORF danego OWM potencjały są zerowe. Oznacza to, że z takiej końcówki okresu wykorzystania magazynu, dla której potencjały są zerowe, może zostać wyodrębniony nowy okres wykorzystania magazynu. Jeżeli chodzi o wartości potencjałów, to nie mogą być one zmniejszone, czyli mogą być zostawione na tym samym poziomie albo mogą być zwiększone. W przypadku JGM2 potencjały dostawy i odbioru mają nieco inne znaczenie, mianowicie potencjał określony dla JGM1 dla danego kwadransa może być wykorzystany w tym kwadransie albo w kolejnych kwadransach danej godziny. Oznacza to, że ten potencjał rozciąga się na kolejne kwadransy danej godziny. Jeżeli teraz w kolejnym ORF zostanie określony kolejny potencjał, to jest to potencjał, który jest dostępny dodatkowo w stosunku do potencjału, który został określony dla poprzedniego ORM danej godziny. To jest jedna różnica w stosunku do JGM1. Druga różnica jest taka, że w przypadku JGM2 wykorzystanie potencjału dostawy i odbioru jest niezależne, to znaczy nie powoduje zmniejszenia potencjału w przeciwnym kierunku. No i przy określeniu tych potencjałów należy wziąć pod uwagę pojemność magazynu, która nie może być przekroczona. Potencjały mogą być aktualizowane poprzez zgłoszenie programu pracy w ramach RBB i możliwe jest udostępnienie danego potencjału wcześniej, to znaczy dany potencjał może być udostępniony we wcześniejszym kwadransie danej godziny i możliwe jest również zwiększenie potencjału w stosunku do tego, który był udostępniony wcześniej.
Jeżeli chodzi o jednostki grafikowe agregatu, to dla nich, tak jak już było wspomniane, są określane grafiki obciążenia w lokalizacjach, są określane w megawatach, dokładność do 1 kW i ich suma musi się równać grafikowi obciążenia, które są określone dla całej jednostki grafikowej. Dla dwóch rodzajów grup jednostek grafikowych muszą być uwzględnione dodatkowe zasady określania podstawowych danych handlowo-technicznych w programie pracy. Dla grupy JGW1 powiązanych ograniczeniem na maksymalną liczbę jednoczesnych uruchomień musi być uwzględnione właśnie to ograniczenie, co oznacza, że w każdym okresie 4 kolejnych ORF liczba zakończonych uruchomień innych niż UD, to uruchomienie dodatkowe, tutaj nie są liczone do limitu, nie może przekraczać określonej maksymalnej liczby jednoczesnych uruchomień. Druga grupa to jest grupa JGM tworzących elektrownię szczytowo-pompową. Dla ESP musi być uwzględniona maksymalna liczba jednoczesnych uruchomień i odstawień zarówno w kierunku generacji i poboru. Przy czym tutaj jako jednoczesne rozumiane są uruchomienia i odstawienia, które mają miejsce w tym samym ORF. Dodatkowo przy maksymalnej liczbie jednoczesnych odstawień nie są uwzględniane odstawienia związane z niedyspozycyjnością. One nie są wliczane. Dla ESP musi być również uwzględniony minimalny czas pomiędzy zmianami stanów. I tutaj uwzględniane zmiany stanów to są uruchomienia oraz odstawienia inne niż odstawienia związane z niedyspozycyjnością. W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej musi być również uwzględniony brak możliwości jednoczesnej pracy jednostek w przeciwnych warunkach. I musi być uwzględnione to, że magazyn OSP zdefiniowany przez potencjały i znacznik ZPDO jest współdzielony przez jednostki grafikowe danej ESP. Oznacza to, że potencjał określony dla jednej jednostki może być wykorzystany za pomocą zmiany punktu pracy innej jednostki grafikowej danej ESP. W przypadku zgłoszeń programów pracy w ramach RBN muszą być określone dodatkowe dane dotyczące mocy bilansujących, które dla każdego typu rezerwy, w zakresie którego jednostka grafikowa jest kwalifikowana, musi zawierać grafik mocy bilansującej, który jest określany w megawatach z dokładnością do 1 MW, a w przypadku FCR-a dodatkowo jest określony znacznik zakontraktowania mocy bilansującej. Grafik mocy bilansującej co do zasady oznacza tą część mocy bilansującej nabytej od dostawcy usług bilansujących w ramach RMB, która ma być świadczona przez daną jednostkę grafikową. Wyjątek stanowi grafik mocy FCR dla jednostki grafikowej, dla której określono znacznik zakontraktowania mocy bilansującej równy 1. Wówczas ten grafik FCR-a jest równy dokładnie minimalnemu zakresowi rezerwy mocy i tylko część tego grafiku odpowiada mocy nabytej w ramach RMB. Tak, grafik dodatkowo zawiera moc, która jest właśnie dostarczana ze względu na to ograniczenie techniczne związane z minimalnym zakresem rezerwy mocy. Grafiki mocy bilansującej FCR i AFRR muszą być równe 0, co oznacza, że te mocy bilansujące nie mogą być świadczone, jeżeli dla danego ORF układ regulacji jest niedyspozycyjny. ZWP równa się 1 albo ZUP równa się N odpowiedniego rodzaju JGW. A w przypadku JGW1 i JGM1 te moce bilansujące nie mogą być również świadczone w innym stanie niż praca. Grafiki FCR i AFRR nie mogą być większe niż maksymalny zakres rezerwy danego typu określonych w procesie kwalifikacji, a w przypadku FCR-a, jeżeli grafik niezerowy, to nie może być on mniejszy niż minimalny zakres rezerwy mocy. Grafiki mocy bilansującej FCR i AFRR muszą być wykonalne ze względu na moc dostępną na początku i na końcu danego ORF. Tutaj mamy na przykładzie JGW1 pokazane, w jaki sposób te moce dostępne są wyznaczane. W przypadku FCR-a w górę i AFRR-a w górę odpowiednia wielkość mocy musi być dostępna powyżej grafiku obciążenia na początku i na końcu danego ORF, a dla rezerw w dół
odpowiednia wielkość mocy musi być dostępna poniżej grafiku obciążenia na początku i końcu danego ORF. Jeżeli chodzi o moc dostępną na początku ORF, to ona jest wyznaczana na podstawie dyspozycyjności jednostki grafikowej i grafiku obciążenia dla poprzedniego ORF oraz oferowanej mocy minimalnej i maksymalnej dla danego ORF. Z kolei moc dostępna na końcu danego ORF jest wyznaczana na podstawie grafiku obciążenia i dyspozycyjności jednostki grafikowej dla tego ORF oraz wielkości oferowanych mocy dla danego i następnego ORF. Zasady określania grafiku mocy bilansującej MFRRD są ściśle powiązane z produktem standardowym MFRR, który został zdefiniowany na europejskiej platformie bilansującej MARI. Zgodnie z tym produktem standardowym, moc, która została pozyskana w danym kwadransie, w danym ORFT, może być aktywowana najwcześniej na 7,5 minuty przed tym ORF, najpóźniej w środku danego ORF. Jeżeli polecenie aktywacji zostanie wysłane w najwcześniejszej możliwej chwili, tej oznaczonej jako X, to wówczas oczekiwana odpowiedź jednostki powinna być zgodna z tą fioletową krzywą. Natomiast jeżeli polecenie aktywacji zostanie dokonane chwilę później, w chwili Y, to odpowiedź jednostki powinna, ona się rozciąga na kolejną, tak, na kolejną 15 zgodnie z tą kropkowaną czerwoną krzywą. Oznacza to, że warunki świadczenia MFRR nie są związane tylko i wyłącznie z danym ORFT, tak jak w przypadku FCR-a i FRR-a, ale także są związane również z ORF od C-1 do T+2, czyli wszystkimi czterema ORF. I ponieważ aktywacja grafiku MFRR powoduje zmianę punktu pracy w ORF C-1 T i T+1, to jeżeli dla danej jednostki znacznik Z2P równa się 1 albo równa się N, wówczas grafik obciążenia musi być równy 0. MFR nie może być świadczony, jeżeli któryś z tych trzech ORF-ów, Z2P równa się 1 lub Z2P równa się N. Dodatkowo ze względu na ten okres, kiedy może być wysłane polecenie aktywacji, może być wysłane zarówno w ORF C-1, jak i T, jeżeli w którymś z tych ORF układ regulacji jest niedyspozycyjny, również grafik MFRR-a musi być równy 0. W przypadku JGW1 wymagamy, aby we wszystkich tych czterech ORF jednostka pracowała. Wtedy może ona świadczyć moc bilansująca MFRR-D. W przypadku JGM1 świadczenie MFRR-a jest możliwe w każdym stanie i może być również związane ze zmianą stanu, z uwzględnieniem pewnych ograniczeń. Grafik mocy bilansującej MFRR-D nie może przekraczać maksymalnego zakresu rezerwy mocy i grafiki mocy bilansującej MFRR muszą być wykonalne ze względu na moc dostępną na początku i na końcu ORF T i T+1. Także ze względu na moc dostępną na końcu ORF P-1, na początku ORF P+2. W przypadku grafiku mocy RR, to podobnie jak dla pozostałych typów rezerw, nie może on przekraczać maksymalnego zakresu rezerwy mocy. Dla RR-a w górę grafik nie może być większy niż różnica pomiędzy największym możliwym do osiągnięcia bieżącym punktem pracy a grafikiem obciążenia. I dodatkowo nie może być większy niż największe możliwe zwiększenie średniej mocy w danym ORF względem średniej mocy wynikającej z grafiku obciążenia. Analogiczne warunki muszą być spełnione dla RR-a w dół. I przy wyznaczaniu największego i najmniejszego możliwego do osiągnięcia BPC są uwzględniane uwarunkowania techniczne jednostki grafikowej wartości, np. ZWP i ZUP. Uwzględniane są oferowane moce z oferty na energię bilansującą, uwzględniane są stany w przypadku JGW1 i JGM1 oraz to, że te stany nie mogą być zmienione. Uwzględniane jest to, że część mocy jest już zarezerwowana na potrzeby świadczenia mocy FCR, AFRR i MFRR, a w przypadku JGM uwzględniane są potencjały dostawy MGR. W przypadku trzech rodzajów grup JGM muszą być spełnione dodatkowe zasady określenia grafików mocy.
i dla grupy J2M1 tworzących RSP grafiki mocy bilansującej NFRR muszą być określone w taki sposób, aby aktywacja NFRR-a nie powodowała jednoczesnej pracy w przeciwnych kierunkach jednostek grafikowej danej RSP. Dla grupy JG powiązanych ograniczeniami świadczeń usług bilansujących muszą być uwzględnione maksymalne wielkości rezerwy, jaka może być świadczona przez daną grupę. Ta maksymalna wielkość rezerwy może być określona dla danego typu, dla typów rezerwy mocy w górę, dla typów rezerwy mocy w dół, jak również dla wszystkich typów rezerwy mocy łącznie w górę i w dół. Z kolei dla grupy JG należących do danego dług, suma grafików mocy nie może przekraczać wielkości mocy bilansującej nabytej od danego dostawcy usług bilansujących w ramach RND. Warunek ten może nie być spełniony, jeżeli dla jednej z jednostek grafikowych został określony znacznik zakontraktowania linii. Weryfikacja zgłoszeń programów pracy odbywa się w kilku etapach. Najpierw weryfikowane są dane identyfikacyjne. Jeżeli są one niepoprawne, to zgłoszenie jest odrzucone w całości. Następnie weryfikowane są podstawowe dane programu pracy dla pojedynczych jednostek grafikowych. Na tym etapie w przypadku zgłoszeń w ramach RD sprawdzane są również podstawowe warunki związane z grafikami mocy bilansujących. Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest spełniony, to również zgłoszenie następuje, zostaje odrzucone. Z wyjątkiem w przypadku, gdy jedynym warunkiem, który nie został spełniony, jest warunek dotyczący wartości znacznika zatrudnionego DRDG albo DP. Wówczas takie zgłoszenie nie zostaje odrzucone, ono zostaje przyjęte ze zmianą. Zmiana polega na tym, że znacznik dróg przyjmuje wartość N. W kolejnym etapie dane podstawowe programu pracy są weryfikowane na grupie DG. Tutaj jeżeli jakiś warunek dla danej grupy nie jest spełniony, to zostają odrzucone zgłoszenia dla wszystkich JG należących do danej grupy. Ostatnie dwa etapy dotyczą już zgłoszeń w ramach RBN i polegają na sprawdzeniu poprawności grafików mocy bilansujących. Tutaj niepoprawność nie powoduje odrzucenia zgłoszenia, jedynie w zależności od przypadku grafiki mocy bilansującej są zerowane bądź zmniejszane. Weryfikacja zgłoszeń programów pracy jest wykonywana po weryfikacji zgłoszeń ofert i uwzględnia ostatnio przyjęte oferty. Poprawność określenia danych programów pracy jest sprawdzana względem danych z programu pracy zweryfikowanego dla ORP poprzedzających aktywność zgłoszenia. Zgłoszenie programu pracy w ramach RBB dla doby D-1, które zostało dostarczone po otwarciu bramki na RBB dla doby D, jest weryfikowane razem ze zgłoszeniem programu pracy dla doby D, dostarczonym w tym samym okresie pomiędzy kolejnymi chwilami zamknięcia bramki dla kolejnych godzin. Jeżeli któryś z tych zgłoszeń jest niepoprawny, bo te zgłoszenia nie są ze sobą zgodne, następuje odrzucenie obu tych zgłoszeń. Natomiast jeżeli zgłoszenie dla doby D nie zostanie w ogóle dostarczone, to zgłoszenie dla doby D jeden jest weryfikowane względem danych z programu pracy zweryfikowanego dla doby D. W ramach RBN przyjęty program pracy jest wyznaczany dla każdej jednostki grafikowej. Jeżeli zgłoszenie programu pracy zostanie odrzucone, nie zostanie dostarczone, to przyjęty program pracy jest równy zerowemu programowi pracy. W przeciwnym przypadku przyjęty program pracy jest równy zgłoszonemu programowi pracy z ewentualnymi zmianami wynikającymi z niespełnienia warunków poprawności zgłoszenia programu pracy. Natomiast w ramach RBB, jeżeli zostanie przyjęte zgłoszenie programu pracy, to ono nadpisuje przyjęty program pracy w zakresie aktywnego okresu zgłoszenia. Program pracy przyjęty w ramach RBN dla danej doby może zostać wyzerowany, jeżeli w wyniku przyjęcia zgłoszenia programu pracy w ramach RBB dla doby D-1 dostarczonego jeszcze przed otwarciem bramki dla doby D nastąpi brak wykonalności programu pracy pomiędzy dobami. Nie zostanie to naprawione w ramach kolejnych zgłoszeń do godziny 18.05 doby D-1. To wszystko w zakresie zgłaszenia danych handlowych na bilansujących. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję. Jak Państwo widzą, proces weryfikacji zgłoszeń, w szczególności zgłoszeń programów pracy, jest złożony
jest bardzo dużo elementów, które muszą być zweryfikowane, żeby sprawdzić, czy ten program pracy jest rzeczywiście technicznie wykonalny, tak żeby później ta techniczna wykonalność mogła być uwzględniona w algorytmach optymalizacji, żeby uwzględnić wszystkie te warunki, które później w algorytmach optymalizacji są uwzględniane na potrzeby wyznaczenia już ostatecznego, realizowalnego programu pracy. Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz nabywanie mocy bilansujących to jest kolejny obszar i tutaj poproszę pana Tomasza Gabysa o przedstawienie. Halo, dzień dobry państwu ponownie. Zgłoszone oferty portfolio na mocy bilansujące, zgłoszone programy pracy i oferty zintegrowanego procesu grafikowania są wykorzystywane przez operatora systemu przesyłowego do bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi w horyzoncie najbliższej i bieżącej doby. OSP w celu pokrycia zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w PLC pozyskuje usługi bilansujące w zakresie mocy bilansujących w ramach rynku mocy bilansujących RMB oraz zintegrowanego procesu grafikowania ZPG. Natomiast usługi bilansujące w zakresie energii bilansującej w ramach zintegrowanego procesu grafikowania oraz będzie pozyskiwał na platformie wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych, dalej będę określał ją jako platforma RR, od daty, w której OSP będzie uczestniczył w pracach operacyjnych prowadzonych na platformie RR. Operator systemu przesyłowego przy pozyskiwaniu usług bilansujących bierze pod uwagę ograniczenia systemu. Rynek mocy bilansujących jest trybem podstawowym zapewnienia wymaganych rezerw mocy bilansujących. Moce bilansujące są nabywane niezależnie od poszczególnych typów rezerw mocy i okresów nabywania mocy bilansujących portfolio na podstawie ofert portfolio na mocy bilansujące. RMB jest realizowany w dobie D-1 dla doby handlowej D według następującego harmonogramu. OSP do godziny 7.30 doby D-1 publikuje informacje o wielkościach mocy bilansujących poszczególnych typów rezerw mocy do nabycia w ramach RMB oraz ograniczenia w świadczeniu usług bilansujących. Operatorzy rynku przesyłają oferty portfolio na mocy bilansujące w okresie otwarcia bramki na RMB dla doby handlowej D, czyli od godziny 8.30 do 9.00 w dobie D-1. Na podstawie przesłanych zgłoszeń ofert portfolio oraz zapotrzebowania na moce bilansujące, operator systemu przesyłowego dokonuje wyboru ofert według kryterium najniższej ceny i do godziny 10 doby D-1 przekazuje operatorom rynku, którzy przesłali oferty, wyniki RMB. O tym, że nabyte moce bilansujące muszą być zgłoszone w ramach RBN w rozbiciu na jednostki grafikowe danego DUP jako grafiki mocy bilansujących w programach pracy jednostek grafikowych, zostało już powiedziane na dzisiejszej prezentacji. Zintegrowany proces grafikowania jest wykorzystywany do zapewnienia wymaganych wielkości mocy bilansujących w trybie uzupełniającym. Tryb uzupełniający może być wykorzystywany przez OSP ze względu na brak pokrycia zapotrzebowania na mocy bilansujące w ramach RMB, konieczność odbudowy mocy bilansujących, zmianę zapotrzebowania na mocy bilansujące. W trybie uzupełniającym mocy bilansujące są nabywane na podstawie ofert na mocy bilansujące zgłaszanych dla poszczególnych jednostek grafikowych przy uwzględnieniu kryterium najniższych kosztów i przy uwzględnieniu ograniczeń systemowych. Okres nabywania mocy bilansujących w trybie uzupełniającym jest równy OLED. Informacja o nabytych mocach bilansujących jest przekazywana właściwym operatorom rynku. Rezerwy RR są odtwarzane zgodnie z bieżącymi potrzebami KSE, ale niejako nabyte moce bilansujące. W przypadku nabycia mocy przez operatora systemu przesyłowego
typu FCR, AFR lub RR odpowiednio w górę lub w dół, przedmiotem zakupu jest moc zarezerwowana na potrzeby świadczenia mocy bilansującej, w zakresie której DUP jest zobowiązany utrzymywać gotowość do aktywacji w ilości energii bilansującej odpowiadającej nabytej wielkości mocy bilansującej. Ponadto w przypadku nabycia FCR lub AFRR przedmiotem zakupu jest praca jednostki grafikowej z załączonym, poprawnie działającym układem regulacji FCR lub AFRR. W przypadku nabycia RR dodatkowo przedmiotem zakupu jest praca jednostki grafikowej z poprawną realizacją aktywacji tej mocy na polecenie operatora systemu przesyłowego. W przypadku nabycia przez operatora systemu przesyłowego mocy bilansującej typu MFRRD w górę lub w dół, przedmiotem zakupu jest moc jednostki grafikowej zarezerwowana na potrzeby świadczenia MFRRD w górę lub w dół, w zakresie której DUP jest zobowiązany utrzymywać gotowość do aktywacji w ilości energii bilansującej. I tu w zależności, czy moc bilansująca MFRRD była nabyta w trybie podstawowym czy uzupełniającym, ilości energii wynikającej z maksymalnych nabytych w ramach RMB, wielkości MFRRD w górę lub w dół w OREP trwających łącznie 2 godziny w danej dobie handlowej lub ilości energii wynikającej z nabytych w ramach ZPG wielkości MFRRD w górę lub w dół we wszystkich OREP w dobie handlowej, czyli w tym przypadku nie obowiązuje dwugodzinne ograniczenie zapewnienia energii bilansującej, po dostarczeniu której następuje wywiązanie się jednostki grafikowej z dostawy MFRRD nabytej w trybie podstawowym. Ponadto, niezależnie czy moc bilansująca MFRRD była nabyta w trybie podstawowym czy uzupełniającym, dodatkowo przedmiotem zakupu jest praca jednostki grafikowej z poprawną realizacją aktywacji mocy bilansującej na polecenie OSP. Zintegrowany proces grafikowania nie tylko zapewnia wymagane wielkości mocy bilansujących w trybie uzupełniającym, o czym wspominałem, omawiając poprzednie slajdy. ZPG realizuje dobór do pracy i rozdział obciążeń jednostek grafikowych i jest wykonywany w celu pokrycia przy najniższych kosztach zapotrzebowania na moc w obszarze rynku bilansującym i zapewnienia wymaganych rezerw mocy dla poszczególnych chwil horyzontu planowania. Grafiki obciążenia i grafiki mocy bilansujących jednostek grafikowych ze zweryfikowanych programów pracy oraz oferty zintegrowanego procesu grafikowania, dyspozycyjność jednostek grafikowych, ich ograniczenia techniczne i ograniczenia sieciowe stanowią podstawę do realizacji danej iteracji ZPG. Tak więc ZPG jest procesem iteracyjnym i dla doby handlowej D pierwsza iteracja ZPG z rozdzielczością OREP jest realizowana do godziny 16.30 doby D-1 na podstawie danych z RBN. Jest ona wykorzystywana do opracowania planu PKD. Druga iteracja ZPG z rozdzielczością OREP jest realizowana po godzinie 18.05 doby D-1 na podstawie danych z RBN i RBB. Jest ona wykorzystywana do opracowania pierwszej wersji planu BPKD-DB. Kolejne iteracje ZPG z rozdzielczością OREP są planowo realizowane co godzinę po zamknięciu bramki na RBB dla danej godziny. Na ich podstawie są tworzone kolejne wersje planu BPKD-DB. Równolegle do iteracji z rozdzielczością OREP są realizowane iteracje ZPG z rozdzielczością OPCR równą 5 minut. Planowo są realizowane co 15 minut dla horyzontu planowania do 2 godzin. Wyniki tych iteracji są podstawą do opracowania planów BPKD-CR. ZPG z rozdzielczością OREP
jest realizowany z wykorzystaniem algorytmów ADJ i ANN. AZPG z rozdzielczością OPCR z wykorzystaniem algorytmu ARO. W załączniku numer 1 do WDB znajduje się opis tych algorytmów. A teraz przykład iteracji ZPG z rozdzielczością OREP i OPCR. W dolnej części rysunku kolorem niebieskim, zielonym i czerwonym oznaczone są aktualne zgłoszenia danych JG, czyli programy pracy, oferty zintegrowanego procesu grafikowania, dyspozycyjności jednostek grafikowych zgłoszone do zamknięcia poszczególnych bramek. Do 10.5 dane oznaczone kolorem niebieskim i dotyczą aktualnych danych od godziny 11 do godziny 24. Do 11.05 dane oznaczone kolorem zielonym i dotyczą aktualnych danych dla okresu od godziny 12 do godziny 24 i dla zamknięcia bramki o godzinie 12.05 dane oznaczone kolorem czerwonym i dotyczą okresu od 13 do 24. Na podstawie aktualnych danych oznaczonych kolorem niebieskim opracowany jest plan BPKD DB dla OREP od 45 do 96. No i plan też ten jest oznaczony kolorem niebieskim, tak aby łatwiej było Państwu zrozumieć, jakie dane wykorzystywane są do realizacji jakich planów. Analogicznie tworzone są kolejne wersje planów BPKD. Plan BPKD DB dla OREP od 49 do 96 jest oznaczony kolorem zielonym i jest tworzony na podstawie danych też oznaczonych kolorem zielonym. Natomiast plan BPKD dla OREP od 53 do 96 jest oznaczony kolorem czerwonym, bo został opracowany na podstawie danych również oznaczonych kolorem czerwonym, aktualnych od godziny 13 do godziny 24. I teraz przechodzimy do planów BPKD-CR i w przypadku planu BPKD-CR opracowanego przed godziną 11:12 i 30 sekund, którego horyzont planowania jest od godziny 11:15 do godziny 13:00. Plan ten został zrealizowany na podstawie planu BPKD-DB dla OREP 45, 6, 7 i 8 i na podstawie aktualnych danych dla okresu od godziny 11 do 12. Natomiast pozostała część tego planu została sporządzona na podstawie BPKD DB dla OREP 49, 50, 51 i 52 na podstawie danych aktualnych dla godziny od 12 do godziny 13. Proszę zwrócić uwagę, że dla trzech kolejnych iteracji ZPG realizowanych co 15 minut z rozdzielczością OPPR, na podstawie których opracowane są plany BPKD-CR, skraca się horyzont optymalizacji. Ten plan jest o 15 minut krótszy niż ten. Natomiast ten ostatni plan został już wykonany jedynie na podstawie planu BPKD-DB, oznaczonego tutaj kolorem zielonym i na podstawie danych, które dotyczą godzin 12, od 12 do 13, również oznaczonych kolorem zielonym. OSP dla potrzeb planowania pracy KSE wyznacza dla każdej jednostki grafikowej następujące programy pracy: PPD, PPZ i PPS. PPD i PPZ dla każdego OREP i OPCR doby handlowej zawiera grafik obciążenia,
odpowiednio do rodzaju jednostki grafikowej. Dla JG z ZAK równym 1 stan JG lub ZWP, dla JG z ZAK równym 2 lub z ZAK równym 3 znacznik usług wiązujących. Dla każdego typu rezerwy mocy, w zakresie którego jednostka grafikowa jest kwalifikowana, grafik mocy bilansującej, nabytą moc bilansującą, która została zastąpiona nabytymi mocami bilansującymi innego typu rezerw mocy, nabytą moc bilansującą w zakresie, której jednostka grafikowa została zwolniona przez OSP ze świadczenia tej mocy, nabytą moc bilansującą, która stała się niedostępna i została odtworzona na innych jednostkach grafikowych. Wymieniona specyfikacja nie dotyczy mocy bilansującej typu RR dla okresów równych OPCR. Ponadto dla każdego OREP i OPCR PPD i PPZ zawiera korektę grafiku obciążenia związaną z nabytymi mocami bilansującymi, określaną jako zmiana grafiku obciążenia, grafik obciążenia po korekcie, stan jednostki grafikowej po korekcie i dotyczy wyłącznie przypadku JGW1 i JGM1. Dodatkowo dla jednostki grafikowej magazynu, dla każdego OREP, PPZ i PPD zawiera niezależną zmianę stanu naładowania oraz znacznik potencjału dostawy i odbioru. Te dwie wielkości dotyczą JGM1. Oraz potencjał dostawy i potencjał odbioru, który dotyczy zarówno JGM1, jak i JGM2. Ok, a teraz PPS. PPS dla każdego OREP i OPCR doby handlowej zawiera grafik obciążenia odpowiednio do rodzaju JG, stan JG lub ZWP albo ZUP. I teraz proszę zwrócić uwagę na różnicę. Nominowany zakres rezerwy mocy jednostki grafikowej, w zakresie którego jednostka jest kwalifikowana do doświadczenia mocy bilansujących. W PPD i PPZ mieliśmy grafik mocy bilansującej, a tutaj jest nominowany zakres rezerwy mocy jednostki grafikowej. Jeszcze tylko chciałem dodać, że nominowany zakres rezerwy mocy nie dotyczy RR w górę i w dół, niezależnie czy jednostka grafikowa posiada kwalifikację doświadczenia tych mocy bilansujących, czy też nie. PPD z rozdzielczością OREP jest wyznaczany na podstawie przyjętych programów pracy w ramach RBN i RBB i dotyczy grafiku obciążenia odpowiednio do rodzaju JG, stanu lub ZWP albo ZUP. Grafik mocy bilansujących. Tu zgłoszenia grafików mocy bilansujących dotyczą tylko zgłoszeń w ramach RBN. Jest aktualizowany po pozyskaniu przez OSP usług bilansujących w ramach ZPG i aktualizacja może dotyczyć grafików mocy bilansującej, nabytych mocy bilansujących, zastąpionych mocami bilansującymi innego typu, nabytych mocy bilansujących zwolnionych przez OSP, nabytych mocy bilansujących, które stały się niedostępne i zostały odtworzone na innych JG. Istotna informacja z punktu widzenia rozliczeń i korekty grafiku obciążenia związanej z nabytymi mocami bilansującymi. PPD z rozdzielczością OPCR jest wyznaczany na podstawie danych z rozdzielczością OREP. Dane dotyczące grafiku obciążenia i korektu grafiku obciążenia związanej z nabytymi mocami bilansującymi są wyznaczone jako liniowa zmiana wielkości w ostatnim OPCR poprzedniego OREP oraz kolejnych OPCR danego OREP przy uwzględnieniu, że dla JGW1 i JGM1 w stanie R zmiana wspomnianych wielkości następuje skokowo. Do zera. PPZ jest wyznaczony na podstawie PPD, uwzględnia zmianę dyspozycyjności JG zgłoszoną najpóźniej w chwili zamknięcia bramki RBB dla pierwszej godziny horyzontu planowania, dla iteracji ZPG z rozdzielczością OREP po zamknięciu bramki na RBB najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem
OPCR dla iteracji ZPG z rozdzielczością OPCR. Kolejność aktualizacji po zmianie dyspozycyjności jednostki grafikowej jest następująca. Grafik obciążenia przyjmuje wartość najbliższej dotychczasowej wartości. Kolejność redukcji grafików mocy bilansujących zaczyna się od rezerw najwolniejszych, czyli od RR, a następnie MFRRD, AFRR i FCR. PPS jest wyznaczany po uzyskaniu pierwszej iteracji ZPG dla doby handlowej z horyzontem planowania obejmujący całą dobę i wyniki są przekazywane jako PKD. PPS jest aktualizowany po uzyskaniu kolejnych wersji ZPG, zarówno z rozdzielczością OREP, jak i OPCR. Aktualizacja dotyczy danych objętych horyzontem planowania danej iteracji ZPG. Wyniki z rozdzielczością OREP są aktualizowane jako BPKDDB. Wyniki z rozdzielczością OPCR są aktualizowane jako BPKDCL. OSP w ramach procesu bilansowania systemu w bieżącej dobie będzie uwzględniał wyniki wymiany energii bilansującej na platformie RR oraz uwzględnia wyniki kompensowania niezbilansowań na platformie IN, Imbalance Network. Proces kompensowania niezbilansowań oznacza aktywację mocy bilansującej AFRR Proces kompensowania niezbilansowań ogranicza aktywację mocy bilansującej AFRR poprzez wymianę w czasie rzeczywistym energii niezbilansowania pomiędzy obszarami LFC. Wymiana energii bilansującej z rezerw zastępczych na platformie RR będzie stosowana od daty, w której OSP będzie uczestniczył w procesach operacyjnych prowadzonych na platformie RR. Uczestnicy rynku bilansującego zostaną poinformowani o tej dacie przez OSP stosownym komunikatem z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Dla OSP, dla każdego OREP będzie przekazywał na platformę RR zagregowaną ofertę na energię bilansującą z rezerw zastępczych, zapotrzebowanie na energię bilansującą do pokrycia na platformie RR, zdolności przesyłowe wymiany międzysystemowej do wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych. Następnie OSP informację dotyczącą aktywacji oferty na energię bilansującą, ofertę na energię bilansującą danej jednostki grafikowej w wyniku aktywacji zagregowanej oferty na energię bilansującą na platformie RR będzie przekazywał operatorowi rynku danej jednostki grafikowej oraz będzie uwzględniał w planie BPKDCR, w tym w planie pracy danej jednostki grafikowej. Energia bilansująca aktywowana na platformie RR będzie rozliczana według ceny określonej na tej platformie. Dziękuję Państwu bardzo. Przekazuję głos kolejnym prelegentom. Dziękuję panu Tomaszowi Gapysowi. Przechodzimy teraz do wyceny rezerwy operacyjnej i tą część oraz części następne dotyczące rozliczeń przedstawi pan Radian Karpuk. Bardzo proszę. Dzień dobry. Zaczynamy od rezerwy operacyjnej, ponieważ te składniki pojawiają się również przy dalszych etapach rozliczeń. Sama rezerwa operacyjna jednostek grafikowych jest wyznaczana dla każdego okresu rozliczania energii bilansującej. Jest ona równa 0 MW w przypadku znacznika ZWP równego 1 dla jednostek grafikowych z znakiem pierwszym, jak również dla jednostek, dla których został określony znacznik usług bilansujących równy N, dla jednostek grafikowych ze znakiem aktywności równym 2 lub 3. Natomiast w pozostałych przypadkach rezerwa operacyjna jest wyznaczana jako różnica między średnią dyspozycyjnością operacyjną jednostek grafikowych, a mocą odpowiadającą rzeczywistej ilości dostaw energii. Sama moc odpowiadająca rzeczywistej ilości dostaw energii jest korygowana w górę w przypadku generacji do wielkości oferowanej mocy minimalnej dyspozycyjnej
bądź też 0 MW w zależności od wartości czasu od rozpoczęcia uruchomienia do synchronizacji jednostki grafikowej wytwórczej z znacznikiem pierwszym dla stanu zimnego, bądź też wartości znacznika ZWP. Natomiast w przypadku poboru wartość ta jest korygowana w górę do oferowanej mocy maksymalnej dyspozycyjnej w kierunku poboru. Z kolei jeśli mówimy o średniej dyspozycyjności operacyjnej jednostki grafikowej, mamy tutaj na myśli średnią moc dostępną dla operatora poprzez bieżące punkty pracy w ramach rezerwy operacyjnej, która jest dodatkowo powiększona o zakres mocy jednostki wymagany do świadczenia nominowanych mocy bilansujących FCR, AFRR i MFRRD, wszystkie typy rezerwy w górę. Rezerwa ta jest w ogólnym przypadku rozliczana po cenie rezerwy operacyjnej. Cena ta jest wyznaczana dla każdego okresu rozliczania energii bilansującej z dokładnością do 1 grosza za megawatt w godzinie. Cena ta zależy od prawdopodobieństwa niepokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców końcowych dla danej wielkości rezerwy operacyjnej wszystkich jednostek grafikowych, w skrócie LOLP od angielskiego Loss of Load Probability. Krzywe te są określane dla zbiorów OREP o jednolitej niepewności zbilansowania. Sama cena rezerwy operacyjnej jest ograniczona od góry przez dobowy limit, górny dobowy limit ceny rezerwy operacyjnej CORTE MAX oraz różnicę górnego limitu ceny oraz ceny krańcowej oferty na energię bilansującą. Również cena rezerwy operacyjnej nie może przekroczyć maksymalnej wartości równej 5000 zł za megawatt w godzinie. Od dołu cena ta jest również ograniczona minimalną ceną rezerwy operacyjnej, równą 10 zł za megawatt w godzinie, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wartość prawdopodobieństwa niepokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną będzie równa 0, wtedy też cena rezerwy operacyjnej jest równa 0 zł za megawatt w godzinie. Rozliczenia możemy podzielić na rozliczenia dostawców usług bilansujących i rozliczenia podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. Przejdziemy teraz do rozliczeń dostawców usług bilansujących, przedmiotem których jest energia bilansująca, obejmująca również korekty z tytułu energii odchylenia, moce bilansujące FCR, AFRR, MFRRD i RR osobno w górę i w dół oraz rezerwa operacyjna. Wszystkie te składniki rozliczeń wykonywane są osobno dla każdej jednostki grafikowej oraz każdego okresu rozliczania energii bilansującej doby handlowej. W zakresie energii bilansującej wyznaczane są ilości dostaw energii takie jak energia zweryfikowana, energia skorygowana i energia rzeczywista. Energia zweryfikowana jest wyznaczana na podstawie grafiku obciążenia jednostki z jej ostatniego programu pracy zweryfikowanego przy założeniu liniowej realizacji zmiany wartości tego grafiku obciążenia pomiędzy poszczególnymi okresami rozliczania energii bilansującej lub okresami planowania w czasie rzeczywistym. Okres planowania w czasie rzeczywistym jest to część okresu rozliczania energii bilansującej równa 5 minut. I tak wyznaczana energia zweryfikowana, od tego jest jeden wyjątek, w którym dla jednostki grafikowej JGW1 bądź też JGM1, jeżeli ta jednostka ma stan równy R, to w tym okresie planowania ilość energii jest równa 0 MWh. Energia skorygowana jest wyznaczana na podstawie grafiku obciążenia z ostatniego programu pracy skorygowanego tej jednostki grafikowej, również z założeniem liniowej realizacji punktów pracy, ale dodatkowo z uwzględnieniem energii bilansującej wynikającej z aktywacji rezerw FCR, AFRR i MFRRD. Natomiast w przypadku GM1 jest jeszcze dodatkowy wyjątek, kiedy plan pracy tej jednostki zostałby operatywnie skorygowany. Wtedy energia skorygowana jest wyznaczana na podstawie energii rzeczywistej. Sama zaś energia rzeczywista poszczególnych jednostek grafikowych jest wyznaczana na podstawie danych pomiarowych. Ilości energii bilansującej dzielimy na energię bilansującą wynikającą z aktywacji na platformie RR oraz energię bilansującą aktywowaną poza platformą RR. Indeks PP możemy rozumieć jako od słów poza platformą, żeby łatwiej było to
zapamiętać na dalszy etap prezentacji. Energia bilansująca aktywowana poza platformą EBPP jest równa różnicy energii skorygowanej i zweryfikowanej jednostki grafikowej, pomniejszonej o wielkość energii bilansującej wynikającej z aktywacji na platformie RR, przy czym ta energia nie mogła być niedostarczona ze względu na zmianę dyspozycyjności jednostki grafikowej. Energia bilansująca aktywowana na platformie RR ma kształt prostokątu i nie uwzględnia czasów rampowania w obszarze synchronicznym. Ze względu na konieczność zachowania ramp przy wymianie międzysystemowej między operatorami na potrzeby rozliczeń, energia wynikająca z aktywacji na platformie RR jest przedstawiana w postaci trapezu, a nie prostokąta. Z tego też powodu aktywacja energii bilansującej na platformie RR dla okresu z ORT skutkuje również energią bilansującą w okresie poprzednim, jak i również w okresie następnym. Z tego też względu, jeśli mówimy o ilości energii, która została aktywowana dla danego okresu rozliczania energii bilansującej, na to składają się trzy polecenia aktywacji z platformy RR z okresu poprzedniego, oznaczane jako EBRR z indeksem T1, z okresu bieżącego EBRR T i z okresu następnego oznaczane jako EBRR T plus 1. Na dalszy etap prezentacji proszę zwrócić uwagę na indeksy T1, T plus 1. To pojawia się również w kontekście nie tylko energii, ale również cen, jak również w całym WDB i wynika właśnie z okresów, w których miała miejsce aktywacja energii na platformie RR. Jeśli chodzi o ceny energii bilansującej, to tutaj również mamy podział na cenę energii bilansującej aktywowanej na platformie RR oraz poza platformą RR. Jeśli chodzi o energię bilansującą aktywowaną na platformie RR, jest ona wyznaczana na podstawie ceny określonej przez platformę. Cena ta jest przeliczana z euro za megawattogodzinę na złote za megawattogodzinę według średniego kursu NBP przyjętego do wyznaczania oferty przesyłanej na platformę oraz zaokrąglana do z 1 grosza za megawattogodzinę. Natomiast jeśli chodzi o cenę energii bilansującej aktywowanej poza platformą, jest ona sumą ceny krańcowej oferty na energię bilansującą w planie BPK-DBO oraz ceny rezerwy operacyjnej, o której mówiliśmy już wcześniej. Cena krańcowej oferty na energię bilansującą dla danego okresu rozliczania energii bilansującej jest ustalana w zależności od wartości zapotrzebowania na energię bilansującą w obszarze RB pokrytego przez energię aktywowaną poza platformą, w skrócie ZPP. Zapotrzebowanie to jest równe sumie ilości energii bilansującej aktywowanej poza platformą RR na wszystkich jednostkach grafikowych z uwzględnieniem energii wynikającej z dodatkowych działań operatora, takich jak międzyoperatorska wymiana energii elektrycznej w ramach pomocy awaryjnej oraz redysponowanie i zakupów przeciwnych, jak również pozarynkowego redysponowania zasobów. I dla wartości zapotrzebowania większych od zera, w sytuacji, w której oznacza to, że większa część energii była konieczna do aktywacji z pasm jako dostawa na rynek bilansujący, cena krańcowa jest wyznaczana przez najwyższą cenę za dostawę albo odbiór energii z pasm przyjętych ofert na energię bilansującą wykorzystanych do pokrycia tego zapotrzebowania w planie BPK-DBO. W przypadku ujemnych wartości zapotrzebowania jest to najniższa z cen CDO z pasm ofert na energię bilansującą wykorzystanych do pokrycia zapotrzebowania. Natomiast w przypadku zerowej wartości zapotrzebowania na energię jest ona wyznaczana przez cenę unikniętej aktywacji energii bilansującej. Cena unikniętej aktywacji jest wyznaczana na podstawie stanu zakontraktowania KSE, który jest równy sumie energii niezbilansowania wszystkich jednostek bilansowych dla danego okresu rozliczania niezbilansowania i ta wielkość jest również korygowana analogicznie jak zapotrzebowanie o wielkości międzyoperatorskiej wymiany energii elektrycznej w ramach pomocy awaryjnej, redysponowania i zakupów przeciwnych oraz pozarynkowego redysponowania zasobów. I w przypadku, gdy stan zakontraktowania jest mniejszy od zera, ceną unikniętej aktywacji jest najniższa cena za dostawę albo odbiór energii z pasem mocy uwzględnionych przy tworzeniu planu BPK-DBO,
przypadku stanu zakontraktowania dodatniego mamy najwyższą cenę CDO z baz uwzględnionych przy tworzeniu tego planu, natomiast w przypadku stanu zakontraktowania równego 0 jest to średnia arytmetyczna z dwóch wyżej wymienionych cen. Cena za dostawę albo odbiór energii jest określana dla każdego pasma ofertowego przyjętej oferty na energię bilansującą i w zależności od kierunku, czy dotyczy dostawy, czy odbioru energii z rynku bilansującego, dla dostawy jest wyznaczana przez cenę ofertową aktywacji w górę, dla odbioru odpowiada na cenie ofertowej aktywacji w dół. W przypadku jednostek grafikowych JGM1, JGM2 i JGA ceny CDO są wyznaczane osobno dla kierunków generacji i poboru, natomiast w przypadku JGW1 dodatkowo ceny te są korygowane w celu odwzorowania kosztów uruchomienia tej jednostki grafikowej. I tak w przypadku uruchomienia jednostki, które nie było zaplanowane w programie pracy zweryfikowanym, zwiększana jest cena CDO w pierwszym paśmie. W poszczególnych okresach rozliczenia energii bilansujących, w okresie, który łączy te OREP, dla których jednostka nie była zaplanowana do pracy w PPZ i tak wyznaczony okres nie może być dłuższy niż większa z wartości 4 godziny lub minimalny czas pracy JGW1. Jeśli chodzi o wysokość korekty ceny CDO, odpowiada ona cenie uruchomienia jednostki z danego stanu cieplnego odniesionej do mocy pierwszego pasma i długości okresu korekty ceny CDO. Sama cena po korekcie nie może być większa niż wartość górnego limitu ceny pomniejszona o 10 groszy za megawattogodzinę. 10 groszy wynika z tego, że potrzebne mogą być również korekty kolejnych pasm, tak aby była zachowana ścisła monotoniczność cen pomiędzy kolejnymi pasmami. Natomiast w przypadku odstawienia jednostki grafikowej przez operatora, która była zaplanowana do pracy w programie pracy zweryfikowanym, mamy do czynienia ze zmniejszeniem ceny CDO w pierwszym paśmie. Cena ta jest zmniejszana w okresie składającym się z OREP, w których jednostka była zaplanowana do pracy w PPZ. Natomiast ten okres nie może być dłuższy niż większa z wartości 4 godziny i minimalny czas postoju jednostki grafikowej, po którym może nastąpić ponowne uruchomienie ze stanu gorącego. I wysokość korekty w tym przypadku jest równa cenie uruchomienia tej jednostki ze stanu gorącego i jest odnoszona do mocy pierwszego pasma i długości okresu korekty. Cena po korekcie nie może być niższa niż wartość dolnego limitu ceny. Nie ma potrzeby korekty kolejnych pasm, ponieważ pierwsze pasmo będzie miało cenę niższą niż drugie, więc tutaj relacje zostają zachowane. W przypadku tworzenia planu BPK-DBO potrzebujemy wybrać pasma z ofert przyjętych ofert na energię bilansującą. Dla dodatnich wartości zapotrzebowania są to podstawowo pasma odpowiadające energii bilansującej aktywowanej poza platformą RR w górę. Dodatkowo w planie przyjmowane są pasma odpowiadające energii bilansującej, które nie zostały aktywowane, ale były dostępne ze względu na warunki pracy sieci oraz uwarunkowania pracy jednostki grafikowej, jak również pasma, które zostały aktywowane na platformie RR, ale w dół, które to z kolei poza platformą mogły zostać wykorzystane jako pasma przyrostowe w celu ponownego przywrócenia punktu pracy jednostki. Mówiąc o pasmach, które nie zostały aktywowane, bierzemy pod uwagę uwarunkowania pracy jednostki, takie jak wartość znacznika ZWP albo ZUW w zależności od rodzaju jednostki grafikowej, dyspozycyjność jednostki grafikowej uwzględnioną w programie pracy skorygowanym. Tutaj chodzi o wielkości mocy, jakie operator mógł polecić, na przykład przy ZWP równym 1 nie ma możliwości korygowania programu pracy zgłoszonego przez jednostkę, dlatego też żadne pasma by nie zostały uwzględnione. Jako uwarunkowania pracy uwzględniamy również zakres mocy jednostki grafikowej wymagany do świadczenia nominowanych mocy bilansujących FCR, AFRR i MFRRD. W tym zakresie również nie możemy wysłać bieżących punktów pracy, które wchodziłyby w zakres tych mocy, które są zarezerwowane na potrzeby regulacji. Uwzględniamy również maksymalny gradient naboru i redukcji obciążenia bazowego jednostki grafikowej, jak również ograniczenie na brak możliwości zmiany stanu jednostki grafikowej w przypadku JGW1 i JGM1.
W przypadku JGM-1 i JGM-2 uwzględniany jest dodatkowo potencjał dostawy i odbioru, natomiast w przypadku JGZ brana pod uwagę jest estymata jednostki grafikowej. W przypadku zapotrzebowania na energię bilansującą, które ma wartości ujemne, są stosowane analogiczne zasady, tylko zamiast pasm w górę wykorzystujemy pasmo w dół. I dla tak wyznaczonych pasm, jeśli by z pierwszych trzech punktów wielkość mocy z tych pasm nie była w stanie pokryć zapotrzebowania na energię bilansującą, dodawane są kolejne pasma przy zrelaksowaniu części uwarunkowań pracy jednostki grafikowej. Z listy, o której mówiłem przed chwilą, pomijane są zakresy mocy JG wymaganych doświadczenia nominowanych mocy bilansujących, ograniczenia wynikające z maksymalnego gradientu naboru i redukcji obciążenia bazowego oraz wyłączane jest ograniczenie na brak zmiany stanu jednostki grafikowej. Na podstawie wyznaczanych cen energii bilansującej dla każdej jednostki grafikowej indywidualnie wyznaczane są ceny rozliczeniowe korekty pozycji kontraktowej. I tutaj również mamy podział na ceny dotyczące energii bilansującej aktywowanej poza platformą RR oraz ceny dla energii bilansującej wynikającej z aktywacji na platformie RR. Cena CRH podstawowo jest wyznaczana w dwóch etapach. Najpierw wyznaczana jest wartość ceny wstępnej rozliczeniowej korekty pozycji kontraktowej, która następnie jest korygowana o wielkość korekty uzupełniającej. W przypadku dostawy energii bilansującej cena CWK jest powiększana o wartość korekty uzupełniającej, w przypadku odbioru cena CWK jest pomniejszana o tą wielkość. I tak cena wstępna dla aktywacji energii bilansującej wynikającej z poleceń na platformie RR jest równa cenie energii bilansującej z tej platformy dla okresu odpowiadającego okresowi, dla którego ta energia została aktywowana na platformie, z dodatkowym zastrzeżeniem, że jeżeli ta aktywowana energia była dostarczana na rynek bilansujący i była objęta mocami dostarczonymi RR w górę, to cena CWK RR jest pomniejszana o wartość COR RR. W przypadku ceny CWK dla energii aktywowanej poza platformą jest ona równa w przypadku swobodnej dostawy lub odbioru cenie energii bilansującej aktywowanej poza platformą. W przypadku dostawy wymuszonej jest to mniejsza z cen ceny energii bilansującej aktywowanej poza platformą i ceny SDAC. W przypadku wymuszonego odbioru jest to większa z cen CEBPP i ceny SDAC. I analogicznie, jeżeli energia bilansująca aktywowana poza platformą dotyczy dostarczenia tej energii na rynek bilansujący i była objęta mocami bilansującymi dostarczonymi, które nie zostały zwolnione, to w zakresie tej mocy cena CWK jest pomniejszana o wartość ceny rezerwy operacyjnej. Jeśli chodzi o korekty uzupełniające cen energii bilansującej, to w przypadku jednostek grafikowych ze znacznikiem drugim i trzecim oraz JGZ1 korekty te są wyznaczane indywidualnie dla każdego okresu rozliczania energii bilansującej. W przypadku jednostek JGW1 i JGM1 korekty te są wyznaczane częściowo indywidualnie, częściowo łącznie dla okresów. To przedstawię na kolejnych slajdach na przykładzie. W przypadku jednostki JGW1, dla której cena za uruchomienie jest większa od zera, podstawowo indywidualnie wyznaczamy korekty dla okresów, w których jednostka była zaplanowana do pracy, zarówno w programie pracy zweryfikowanym, jak i skorygowanym. W pozostałych okresach rozliczania energii bilansującej korekty uzupełniające wyznaczane są łącznie. W przypadku, gdy dla jednostki grafikowej ceny za uruchomienie były równe 0 zł, bądź też ceny te nie były wyznaczane, podstawowa zasada, w której równość stanu praca w programie pracy zweryfikowanym i skorygowanym są równe praca, są rozliczane indywidualnie. Natomiast w zakresie pozostałych okresów rozliczania energii bilansującej sprawdzamy, czy okresy te nie są zależne ze względu na parametry techniczne jednostki grafikowej. I jeżeli te okresy są zależne, to są one grupowane,
i w ramach tej grupy również jest wyznaczana łączna wartość korekty. Na przykładzie jedną taką grupę tworzą cztery okresy, w trakcie których jednostka była w stanie uruchomienia oraz minimalnego czasu pracy po uruchomieniu. Jest to pierwsza grupa. Oraz okres minimalnego czasu postoju po odstawieniu. Jest to grupa szósta. Pozostałe okresy, oznaczone tutaj jako 2, 7 i 8, nie są zależne ze względu na parametry techniczne jednostki grafikowej, dlatego też korekty dla nich są wyznaczane indywidualnie. W przypadku jednostki grafikowej JGM1 korekty są wyznaczane indywidualnie dla okresów, w których stan pracy jest równy PG, czyli praca w kierunku generacji, zarówno w przypadku z programu pracy zweryfikowanego i skorygowanego. Analogicznie byłoby, gdyby stany pracy były równe pracy w kierunku poboru. Natomiast w zakresie pozostałych okresów znowu sprawdzamy, czy okresy te są zależne ze względu na parametry techniczne jednostki. I tak grupa trzecia łączy nam okresy, w których jednostka była w trakcie uruchamiania oraz minimalnego czasu pracy w kierunku generacji po uruchomieniu. Jak również grupa siódma łączy nam okresy, w których jednostka była ograniczona przez minimalny czas postoju. Pozostałe okresy są rozliczane, dla pozostałych okresów korekta jest wyznaczana indywidualnie, ponieważ nie są zależne ze względu na parametry techniczne jednostki grafikowej. Jeśli zaś chodzi o wartość korekty, to jest ona wyznaczana na podstawie kosztów dostawy albo odbioru energii bilansującej oraz należności uwzględnianych przy wyznaczaniu korekty uzupełniającej. Do tych należności należą należności za energię bilansującą, ale wyznaczone na podstawie cen CWK, czyli tych cen wstępnych, a nie finalnych cen CRK, które już tą korektę uwzględniają. Cen za należności za nabyte moce bilansujące, które zostały dostarczone, ale nie mogłyby być świadczone w przypadku realizacji grafiku obciążenia z programu pracy zweryfikowanego i analogicznie należności za rezerwę operacyjną, która nie podlegałaby rozliczeniu w przypadku realizacji grafiku obciążenia z programu pracy zweryfikowanego. Dodatkowo w przypadku JGW1 uwzględniane są różnice kosztów uruchomień wynikających z programu pracy skorygowanego oraz zweryfikowanego i te różnice w kosztach są odnoszone do ilości energii bilansującej, dla której zostaną one skorygowane. Jeśli chodzi o koszty dostawy lub odbioru energii bilansującej, są one wyznaczane w zależności od tego, czy dotyczą dostawy lub odbioru energii bilansującej. W przypadku dostawy jest to podstawowo wyznaczane jako większe z wartości ceny za dostawę albo ceny CDO oraz ceny wymuszonej dostawy. Stosujemy te dwa składniki na wypadek, gdyby cena złożona w ofercie za dostawę była niższa niż cena CWD. Wtedy wykorzystujemy cenę ofertową. Dodatkowo tak wyznaczona cena jest powiększana o cenę rezerwy operacyjnej, odpowiednio COR RR bądź COR, w zależności od tego, gdzie miała miejsce aktywacja energii, w przypadku gdy moc ta podlegałaby rozliczeniu z tytułu rezerwy operacyjnej w przypadku realizacji programu pracy zweryfikowanego. Natomiast w przypadku, gdy mówimy o dostawie energii wynikającej z redukcji na podstawie postanowień dotyczących braku możliwości wyprowadzenia, braku gwarantowania poboru mocy, w tym przypadku do pary, z której liczyliśmy większość cen CDO i CWD, dodajemy również cenę CWK, odpowiednio CWK RR bądź też CWK PP, w zależności od tego, gdzie miała miejsce aktywacja energii bilansującej. Analogicznie dla odbioru energii bilansującej podstawowo jest to mniejsza z cen CDO i ceny wymuszonego odbioru. I jeżeli aktywacja, ten odbiór energii bilansującej wynikał z braku możliwości wyprowadzenia mocy, wtedy też do tej pary dodawany jest trzeci składnik CWK, odpowiednio RR lub PP. W zakresie cen referencyjnych jednostek grafikowych zapisy zostały głównie dostosowane do nowych rodzajów jednostek grafikowych. Dodatkowo w przypadku jednostek grafikowych JGW1, JGW2, JGZ1 i JGZ2
zostały zapisy dostosowane do wielkości netto. W tym momencie już nie stosujemy przekształceń wartości brutto na netto, wszystkie wielkości pozostają w wartościach netto. Dodatkowo przy wyznaczaniu kosztów wsparcia został uwzględniony przypadek morskich farm wiatrowych. W przypadku wyznaczania cen referencyjnych dla JGM1 i JGM2 w miejsce cen RCE zastosowaliśmy ceny SDAC. Dodatkowo zmianie uległa definicja składnika OP. Jest to opłata wynikająca ze stawki za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej z taryfy OSP lub OSD, naliczana za pobraną z sieci ilość energii elektrycznej. Dodatkowo wyznaczając wartość składnika OP, uwzględnia się współczynnik sprawności magazynu energii elektrycznej albo S, w przypadku gdy JGM posiada koncesję na magazynowanie. Dodatkowo skorygowaliśmy zasady dotyczące aktualizacji współczynnika sprawności magazynu energii albo ESPA w przypadku rzadkiego wykorzystania tej jednostki w poprzednich kwartałach. Dla jednostki grafikowej JGO, JGZ3 i JGA ceny referencyjne wyznaczone są na podstawie cen CEB, PP i ceny SDAC pomniejszonych o cenę rezerwy operacyjnej. Odpowiednio w przypadku ceny CWD jest to większa z tych wartości, natomiast w przypadku CWO jest to mniejsza z tych dwóch cen. W zakresie rozliczeń energii bilansującej stosowane są również korekty należności z tytułu energii odchylenia. Korekta ta jest wyznaczana jako iloczyn wartości względnej energii odchylenia oraz ceny energii odchylenia. Energia odchylenia jest równa 0 MWh. Jeżeli w programie pracy skorygowanym dla co najmniej jednego okresu planowania w czasie rzeczywistym danego okresu rozliczania energii bilansującej jednostka grafikowa była w czasie postoju lub w trakcie uruchamiania lub też wymuszona była równość grafików obciążenia z programów pracy skorygowanego i zweryfikowanego, to znaczy w przypadku jednostek grafikowych ze znacznikiem pierwszym był to znacznik ZWP1, w przypadku jednostek grafikowych ze znacznikiem drugim lub trzecim był to znacznik usług bilansujących równy N. W pozostałych przypadkach energia odchylenia jest równa różnicy między energią rzeczywistą i energią skorygowaną, przy czym energia rzeczywista jest tutaj ograniczona do zakresu wartości, jakie mogłyby wynikać z poleceń operatora ze względu na maksymalne i minimalne moce dyspozycyjne oraz maksymalne i minimalne moce oferowane w ofercie na energię bilansującą. Przy czym w przypadku jednostek grafikowych ze znacznikiem pierwszym za minimalne moce oferowane traktujemy 0 MW, maksymalne to moc maksymalna oferowana. W przypadku jednostek grafikowych ze znacznikiem drugim i trzecim minimalne moce oferowane są równe wartościowo co do wielkości przekazanej w ofercie. I jeżeli różnica między energią rzeczywistą, tak skorygowaną, oraz energią skorygowaną jest mniejsza niż próg tolerancji, który wynosi 3% tego zakresu, bądź też energia bilansująca jest równa 0 MWh, to przyjmuje się wartość energii odchylenia równą 0 MWh. Jeśli zaś chodzi o cenę energii odchylenia, to jest ona równa większej z wartości ceny rezerwy operacyjnej, bądź też 10% rocznej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym. Kolejnym elementem rozliczeń z dostawcami usług bilansujących są moce bilansujące. W zakresie mocy bilansujących wyznaczane są moce bilansujące aktywowane, wykonane i dostarczone. Moc bilansująca aktywowana jest to wartość odpowiadająca wielkości poleconej przez operatora systemu przesyłowego. Jeżeli odpowiedź jednostki na polecenie była poprawna, moc bilansująca aktywowana jest równa co do zasady wartości mocy bilansującej wykonanej. W przypadku niewystarczającej odpowiedzi na polecenie operatora jest ona równa minimalnej poprawnej odpowiedzi jednostki grafikowej na zadaną moc. Moc bilansująca wykonana jest to wartość odpowiadająca wielkości dostarczonej przez jednostkę grafikową w odpowiedzi na polecenie operatora, przy czym wartość ta nie może być większa niż maksymalna poprawna odpowiedź jednostki grafikowej na zadaną moc. W zakresie mocy bilansującej dostarczonej jest to wielkość poprawnie zrealizowanego obowiązku
udostępnienia operatorowi nabytych mocy bilansujących z uwzględnieniem poprawnej realizacji tych mocy, jeśli były aktywowane. Moce bilansujące aktywowane w przypadku FCR są wyznaczane jako średnie wartości referencyjnej odpowiedzi jednostki grafikowej z uwzględnieniem odpowiednio kierunku. Dla FCR w górę jest to średnia z nieujemnych wartości, dla FCR w dół jest to średnia z niedodatnich wartości, przyjętych z znakiem przeciwnym. W przypadku AFRR i MFRR jest to większa z wartości minimalnej poprawnej odpowiedzi jednostki grafikowej na zadaną moc lub mocy bilansującej wykonanej. W przypadku RR jest to mniejsza z wartości grafiku mocy bilansującej oraz wielkości wynikających z różnicy mocy na koniec danego okresu rozliczania energii bilansującej bądź też średniej różnicy mocy w całym okresie rozliczania energii bilansującej. W zakresie mocy bilansujących wykonanych, moc bilansująca wykonana FCR jest średnią z wartości odpowiedzi jednostki grafikowej w ramach FCR i analogicznie średnią z nieujemnych bądź niedodatnich w zależności od kierunku w górę czy w dół. W przypadku AFRR i MFRRD jest to średnia z wartości odpowiedzi jednostki grafikowej, przy czym nie większych niż maksymalna poprawna odpowiedź jednostki grafikowej na zadaną moc. W przypadku RR moc bilansująca wykonana jest mniejszą z wartości mocy bilansującej aktywowanej oraz wartości mocy odpowiadającej różnicy energii rzeczywistej i zweryfikowanej, dodatkowo z uwzględnieniem mocy bilansujących wykonanych, czyli porównujemy różnicę w wielkości, która powinna zostać dostarczona, która była planowana do dostarczenia i rzeczywiście dostarczona, korygujemy to wielkości mocy bilansujących i ta różnica jest uwzględniana do mocy RR. Przedstawiam przykład wyznaczania takich mocy bilansujących aktywowanych i wykonanych dla AFRR. Pierwsze dwa wykresy przedstawiają moc zadaną oraz referencyjną odpowiedź na tak zadaną moc. Na trzecim wykresie przedstawiona jest rzeczywista odpowiedź jednostki grafikowej na moc zadaną. I mając te wielkości, bierzemy pod uwagę rzeczywistą odpowiedź, przy czym w zakresie, w którym tam odpowiedź jest większa niż moc zadana i referencyjna odpowiedź, jest ona przycinana do tych wielkości. Natomiast w przypadku wyznaczenia mocy bilansującej aktywowanej, bierzemy pod uwagę wielkość mocy bilansującej wykonanej oraz minimalną poprawną odpowiedź na zadaną moc i większa z tych wielkości oznacza moc bilansującą aktywowaną. W zakresie mocy bilansującej dostarczonej jest ona wyznaczana na podstawie wykonanego grafiku mocy bilansującej, dodatkowo zsumowanego o wielkość nabytej mocy bilansującej, która została zastąpiona bądź też zwolniona z ich świadczenia. W zakresie wykonanego grafiku mocy bilansującej jest on podstawowo równy średniej wartości grafiku mocy bilansującej danego typu rezerwy mocy z programu pracy zweryfikowanego. Ten grafik jest pomniejszany o niedostarczone moce, które wynikały ze zwężenia zakresu regulacji bądź też niewystarczającego wykonania. Poprzez niewystarczające wykonanie rozumiemy tutaj sytuację, w której moc bilansująca wykonana jest mniejsza od mocy bilansującej aktywowanej. Oraz dodatkowo w przypadku FCR wykonany grafik mocy bilansującej jest pomniejszany o moc, która nie została nabyta. To jest ten przypadek, w którym dla danego grafiku FCR został określony znacznik z mocy bilansujących równy 1. I tak pomniejszony grafik wykonany grafik mocy bilansujących nie może być mniejszy niż 0 MW. Jeśli chodzi o rozliczenia mocy bilansujących, wyróżniamy tutaj moce bilansujące nabyte w trybie podstawowym oraz w trybie uzupełniającym. W zakresie każdej z tych mocy wyodrębniane są moce bilansujące zastąpione nabytymi mocami bilansującymi innego typu rezerwy mocy. Natomiast w przypadku niedostarczonych mocy bilansujących wyróżniamy moce, które zostały bądź też nie zostały odtworzone. W zakresie mocy, które nie zostały odtworzone, wyróżniamy również moce, które były objęte energią odchylenia.
Moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym jest wyznaczana na podstawie grafików mocy bilansującej z przyjętych programów pracy w ramach rynku bilansującego dnia następnego. Natomiast moc bilansująca nabyta w trybie uzupełniającym jest co do wielkości równa z ilości mocy nabytej na jednostce grafikowej w ramach zintegrowanego procesu grafikowania. Moce bilansujące zastąpione są wyznaczane w ramach zintegrowanego procesu grafikowania. Na tym etapie jeszcze nie są one przypisane do jako moce zastąpione z trybu podstawowego czy z trybu uzupełniającego. Sam podział na moce zastąpione nabyte w trybie podstawowym czy uzupełniającym jest wykonywany na etapie rozliczeń i podział ten jest proporcjonalny do wielkości nabytych mocy bilansujących w trybie podstawowym i w trybie uzupełniającym. Chcę przedstawić Państwu przykładowe przekształcenie grafików mocy na moce bilansujące nabyte w trybie podstawowym. I w tym przypadku mamy sytuację, w której moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym od dostawcy usług bilansujących została rozłożona, została w całości rozłożona na grafiki mocy bilansujących jednostek grafikowych. Sumują się one do mocy bilansujących nabytych w trybie podstawowym. Z tego też powodu nie ma potrzeby dalszych przekształceń. Grafiki mocy bilansujących przedstawione na tych jednostkach grafikowych są równe mocom bilansującym nabytym w trybie podstawowym na tych jednostkach. W przypadku, gdyby dostawca usług bilansujących w grafikach jednostek rozłożył mniejszą wielkość mocy niż została nabyta w trybie podstawowym, to ta różnica jest uznawana jako moc niezgłoszona w grafikach i proporcjonalnie dzielona na wolne moce z niewykorzystanych zakresów rezerw mocy pozostałych jednostek grafikowych. Finalnie moce bilansujące nabyte w trybie podstawowym będą sumą wielkości zgłoszonych w grafikach mocy bilansujących oraz tak przypisanych z zakresów niezgłoszonych mocy bilansujących. W przypadku FCR możemy mieć również sytuację, w której grafiki mocy bilansującej zgłoszone przez dostawcę usług bilansujących przekraczają ilościowo wielkość mocy nabytej od tego dostawcy usług bilansujących. W tym przypadku sprawdzamy, na której jednostce został określony znacznik zakontraktowania mocy bilansującej równy 1 i nadmiarowa wielkość mocy zostaje odejmowana od tego grafiku. I ta różnica wyznacza moc bilansującą nabytą w trybie podstawowym na tej jednostce, na pozostałych jednostkach moce bilansujące nabyte w trybie podstawowym są równe co do zasady grafikom mocy bilansujących tych jednostek. Niedostarczone moce bilansujące wyznaczamy jako różnicę pomiędzy mocami bilansującymi nabytymi w trybie podstawowym i uzupełniającym, a mocami bilansującymi dostarczonymi. I niedostarczona moc bilansująca może zostać odtworzona z mocy bilansujących wyłącznie tego samego typu rezerwy mocy, które zostały nabyte w trybie uzupełniającym. Dodatkowo nabycie musiało mieć miejsce w ramach iteracji uruchomionych po zidentyfikowaniu niedostarczenia tych mocy. I w przypadku odtwarzania mocy w pierwszej kolejności, jeśli pozyskaliśmy tą moc na jednostkach jakiegoś dostawcy usług bilansujących, to w pierwszej kolejności jest ona odtwarzana na jednostkach grafikowych tego dostawcy usług bilansujących. W przypadku, gdy moc została odtworzona na wszystkich jednostkach z tego dostawcy, bądź też nie było potrzeby odtwarzania, to dopiero ta moc jest stosowana do odtworzenia mocy na jednostkach grafikowych pozostałych dostawców usług bilansujących i jest przypisywana proporcjonalnie do wielkości mocy bilansujących niedostarczonych tamtych jednostek grafikowych. W zakresie mocy bilansującej, która nie została odtworzona, określa się dodatkowo moc objętą energią odchylenia. Ma to miejsce w przypadku, gdy mówimy o niedostarczonej mocy bilansującej w dół. Wtedy jednostka ma zbyt wysoką wartość generacji przykładowo, co oznacza dodatnie wartości energii odchylenia. Analogicznie w przypadku ujemnych wartości energii odchylenia mówimy o niedostatecznym wykonaniu aktywacji mocy bilansujących w górę. Przy czym jeśli by się okazało, że łączne niedostateczne wykonanie aktywacji mocy bilansujących jest większe niż wynika to z wielkości energii odchylenia, to wielkości
tej mocy objętej energią odchylenia są odpowiednio skalowane, tak aby ich suma nie przekraczała łącznej wielkości energii odchylenia. Do rozliczenia mocy bilansujących stosujemy ceny CMBP. Jest to cena mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym. Jest ona wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, który został w tym trybie pozyskany. Cenę tę określa się dla danego okresu nabywania mocy bilansującej w trybie podstawowym. Okres ten jest równy jednej godzinie. I dla danego typu rezerwy mocy jest ona równa najwyższej cenie ofertowej spośród ofert portfolio, z których została nabyta ta rezerwa mocy. Cena CMBU jest to cena mocy bilansującej nabytej w trybie uzupełniającym. Jest wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, które zostały nabyte w tym trybie. I jest ona określona dla danego okresu rozliczania energii bilansującej, równego okresowi nabywania mocy bilansującej w trybie uzupełniającym, czyli 15 minutom. I dla danego typu rezerwy jest ona równa najwyższej cenie ofertowej mocy bilansujących nabytych w ramach wszystkich iteracji trybu uzupełniającego, przy czym uwzględniamy cenę z oferty na moc bilansującą z chwili, w której została ona z tej oferty nabyta. Cena mocy bilansującej niedostarczonej, która została odtworzona, jest równa co do wartości cenie CMBU. Jest ona wyznaczana dla każdego typu rezerwy mocy, który został nabyty w trybie uzupełniającym. Natomiast cena mocy bilansującej, która nie została niedostarczonej, która nie została odtworzona, jest wyznaczana dla każdego typu mocy, który został nabyty w trybie podstawowym lub uzupełniającym. I dla rezerw FCR, AFRR i MFRRD w górę jest równa większej z trzech cen, ceny CMBP, CMBU i ceny rezerwy operacyjnej. W przypadku analogicznych rezerw w dół jest ona równa z większej z dwóch cen CMBP i CMBU. Tutaj już nie stosujemy składnika ceny rezerwy operacyjnej. W przypadku rezerwy RR w górę cena ta jest równa większej z ceny mocy bilansującej nabytej w trybie podstawowym oraz ceny rezerwy operacyjnej. Brak ceny CMBU wynika tutaj z tego, że rezerwy RR nie pozyskujemy w trybie uzupełniającym. W przypadku RR w dół cena ta jest równa cenie CMBP. Mając te ceny, stosujemy je w następujący sposób do poszczególnych mocy bilansujących. Moc bilansująca nabyta w trybie podstawowym, ale z wyłączeniem mocy, która została zastąpiona, jest rozliczana po cenie CMBP. Moc bilansująca, która została nabyta w trybie podstawowym, ale została zastąpiona innym typem rezerwy mocy, jest rozliczana po nieujemnej różnicy cen CMBP i CMBZ. Cena CMBZ to jest średnia z cen mocy bilansujących nabytych w trybie uzupełniającym innego typu rezerwy mocy ważona wielkościami tych mocy. Jest to oszacowanie ceny mocy, która mogła zastąpić daną moc. Analogicznie mamy w przypadku mocy bilansujących nabytych w trybie uzupełniającym. Moc ta z wyłączeniem mocy zastąpionej jest rozliczana po cenie CMBU. Moc nabyta w trybie uzupełniającym, która została zastąpiona, jest rozliczana po nieujemnej różnicy cen CMBU i CMBZ. Natomiast w przypadku niedostarczonych mocy bilansujących, moc, która została odtworzona, jest rozliczana po cenie CMBNO. Moc, która nie została odtworzona, jest rozliczana po cenie CMBNN. Natomiast moc, która nie została odtworzona, ale podlegała, była objęta energią odchylenia, jest rozliczana po nieujemnej różnicy ceny mocy bilansującej, która nie została odtworzona, i ceny energii odchylenia. Trzecim elementem rozliczenia dostawców usług bilansujących jest rezerwa operacyjna, przy czym rozliczeniu podlega ta część rezerwy operacyjnej, która nie jest objęta mocami bilansującymi w górę, które zostały dostarczone, nie objęta dostarczonymi mocami bilansującymi w górę, z wyłączeniem tych mocy, które nie zostały zastąpione, zwolnione albo wykonane. I tutaj również mamy podział na rezerwę operacyjną wynikającą z aktywacji energii bilansującej jednostki grafikowej z pasm redukcyjnych na platformie RR oraz
rezerwę operacyjną nie wynikającą z aktywacji energii bilansującej na platformie RE. Rezerwa operacyjna, która wynika z aktywacji na platformie RR, uwzględnia ona aktywację dla poprzedniego, bieżącego i następnego okresu rozliczania energii bilansującej, co wynika z traktowania energii jako trapez z rampami. Natomiast wielkość rezerwy operacyjnej jest pomniejszana o wielkość energii bilansującej wynikającej z aktywacji na platformie RR, która dotyczyła polecenia odbioru, ale to polecenie nie zostało zrealizowane ze względu na zmiany dyspozycyjności. Składnik rezerwy, tej rezerwy operacyjnej ma na celu zwrócenie dostawcy jednostce grafikowej z wielkości COR RR, który został uwzględniony przy dodawaniu pasma odpowiadającego ofercie tej jednostki grafikowej do zagregowanej oferty na platformę RR. Natomiast jeśli chodzi o rezerwę operacyjną nie wynikającą z aktywacji na platformie RR, jest ona równa nieujemnej różnicy między łączną rezerwą operacyjną podlegającą rozliczeniu oraz rezerwą ROR z platformy RR. Rezerwa operacyjna rozliczana nie wynikająca z aktywacji na platformie RR jest rozliczana po cenie rezerwy operacyjnej. Natomiast w przypadku rezerwy operacyjnej wynikającej z redukcji na platformie RR, w zakresie, w jakim jest ona pokryta łączną wielkością rozliczanej rezerwy operacyjnej, jest ona rozliczana po cenie COR SRR, to jest średnia cena rezerwy operacyjnej spośród cen prognozowanych, które były wykorzystane przy tworzeniu zagregowanej oferty na tą platformę. Natomiast w zakresie rezerwy operacyjnej wynikającej z aktywacji na platformie RR powyżej łącznej wielkości rozliczanej rezerwy operacyjnej, dzielimy to na dwie części. W zakresie, w którym była ona pokryta rezerwą operacyjną, jest to iloczyn łącznej wielkości rezerwy operacyjnej i ceny COR SRR. Natomiast w zakresie, w którym wykracza to ponad rozliczaną wielkość rezerwy operacyjnej, stosowana jest nieujemna różnica cen COR SRR i cena rezerwy operacyjnej. Wynika to z tego, że ta nadwyżka mogła wynikać w sytuacji, w której zakres mocy nie był dostępny dla operatora, ponieważ po wydaniu polecenia redukcji miało również miejsce ubytek na tej jednostce grafikowej, bądź też zakres redukcji na platformie RR był objęty później dostawą w ramach poza platformą i w tym przypadku cena COR została już wliczona do rozliczania energii bilansującej. To wszystko, jeśli chodzi o rozliczenia dostawców usług bilansujących. W zakresie rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie mówimy o rozliczeniu energii niezbilansowania. Jest ona równa różnicy przydzielonego wolumenu i pozycji bilansowej. Ta różnica jest dodatkowo pomniejszana o wielkość korekty niezbilansowania. Przydzielony wolumen jest równy sumie wszystkich przyjętych do realizacji na RBN oraz RBB ilości dostaw energii elektrycznej w ramach umów sprzedaży energii przyjętych na rynku bilansującym. Natomiast pozycja bilansowa jest to rzeczywista ilość dostaw energii. Korekta niezbilansowania jest sumą korekt niezbilansowania wynikających z energii bilansującej dostarczonej lub odebranej przez jednostki grafikowe utworzone z zasobów, które wchodzą w skład jednostki bilansowej, przy czym tutaj mówimy o korektach niezbilansowania dla jednostek JBZ. W przypadku pozostałych typów jednostek bilansowych korekta niezbilansowania jest równa 0 MWh. Jeśli zaś chodzi o korektę niezbilansowania jednostki bilansowej, ale wynikającą z energii bilansującej pojedynczej jednostki grafikowej, to w przypadku jednostek grafikowych, w skład których wchodził pojedynczy zasób, bądź też pojedyncza elektrownia szczytowo-pompowa, to korekta niezbilansowania jednostki bilansowej jest równa ilości energii bilansującej danej jednostki grafikowej. Natomiast w przypadku jednostek grafikowych, w których mówimy o
mamy do czynienia z agregatem, czyli są to jednostki grafikowe JGZ3 i JGA. Co do zasady, korekta niezbilansowania jest równa iloczynowi, ilości energii bilansującej tej jednostki grafikowej oraz współczynnika rozdziału energii bilansującej na daną jednostkę bilansową oraz w przypadku jednej jednostki, która jest wyznaczona jako jednostką domykającą wartość korekty niezbilansowania, korekta jest wyznaczana jako różnica łącznej ilości energii bilansującej na jednostce grafikowej oraz wartości korekt niezbilansowania na wszystkich pozostałych jednostkach bilansowych. Jako jednostka bilansowa, która domyka wartości korekt niezbilansowania, jest wybierana ta jednostka, dla której został określony największy wartościowo współczynnik rozdziału energii bilansującej na jednostki bilansowe, bądź też jeśli dla kilku jednostek została określona ta sama wartość współczynnika, wybierana jest jednostka o najniższym kodzie spośród z tych jednostek. Do rozliczenia energii niezbilansowania stosowana jest cena energii niezbilansowania. Jest ona wyznaczana dla każdego okresu rozliczania niezbilansowania na podstawie stanu zakontraktowania KSE, średniej ważonej ceny energii bilansującej oraz ceny SDAC. I w przypadku stanu zakontraktowania, który ma wartości dodatnie, cena energii niezbilansowania jest mniejszą z tych dwóch cen. W przypadku stanu zakontraktowania wartościowo ujemnego cena jest równa większej z tych dwóch cen, natomiast w przypadku stanu zakontraktowania równego 0, cena niezbilansowania jest równa średniej ważonej cenie energii bilansującej. Jeśli chodzi o rozliczenia, to wszystko. W kontekście zaś postanowień przejściowych dla początkowego okresu funkcjonowania nowego modelu rynku do 31 grudnia 2024 roku przyjmujemy wartość górnego limitu ceny równą 5000 zł za megawattogodzinę dla ofert portfolio na moce bilansujące i ofert na moce bilansujące. Dodatkowo nakładamy ograniczenie, że wszystkie zasoby tworzące pojedynczą JGZ3 lub pojedynczą JGA muszą być przyłączone w jednej lokalizacji oraz wyniki zintegrowanego procesu grafikowania z rozdzielczością równą okresowi planowania czasu rzeczywistego będą wyznaczane na podstawie wyników ZPG z rozdzielczością planowania równą okresowi rozliczania energii bilansującej. Dla kwartału poprzedzającego wejście w życie warunków dotyczących bilansowania i wejście nowego modelu rynku przyjmujemy, że nie później niż 15 dni przed wejściem w życie zasad określonych w WDB zostaną określone współczynniki oraz wielkość stała stosowane we wzorze na wymaganą wielkość rezerwy mocy w górę, jak również parametry krzywej LOLP oraz okresy niereprezentatywne. Dla kwartału, w którym wejdą w życie WDB jako pierwszą dobę handlową tego kwartału na potrzeby wyceny rezerwy operacyjnej, przyjęta zostanie doba wejścia w życie warunków dotyczących bilansowania. Dla kwartału poprzedzającego wejście w życie WDB na potrzeby wyznaczania cen rezerwy operacyjnej zostanie przyjęta średnia wartość SOR dla kwartału Q-1 równa 10 zł za megawattogodzinę, za megawatt w godzinie. Natomiast postanowienia dotyczące wymiany energii bilansującej na platformie RR będą stosowane od daty, w której operator zacznie uczestniczyć w procesach operacyjnych prowadzonych na tej platformie. Dodatkowo operatorzy systemów dystrybucyjnych od 1 stycznia 2025 roku będą określać bieżące uwarunkowania świadczenia usług bilansujących w sieci dystrybucyjnej oraz zasady potwierdzania spełnienia tych uwarunkowań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy ten obszar merytoryczny przedstawiający zmiany w ramach projektu nowych warunków dotyczących bilansowania. Jak sami Państwo widzą, zakres oraz złożoność tych zagadnień jest dość spora, tak więc czasami być może ciężko było podążać za wszystkimi informacjami prezentowanymi w trakcie spotkania. Prezentacja oraz nagranie ze spotkania będzie udostępnione na kanale
PSE w serwisie YouTube, tak więc liczę, że będzie możliwość powrotu do tych informacji przekazanych ponad to, co da się bezpośrednio wyczytać z samej prezentacji. Przechodząc do podsumowania, to przypomnę tylko, że konsultacje rozpoczęliśmy 22 lutego i kończymy 21 kwietnia. Spotkanie informacyjne odbywa się właśnie dzisiaj, 29 marca. Adres, na który należy zgłaszać uwagi, podpisane zgodnie z reprezentacją, to jest rynek bilansujący @pse.pl. Natomiast odnośnie do samej daty wdrożenia oraz tutaj jakieś uzgodnień, o które Państwo pytają, to jeszcze ten temat poruszymy na samym końcu. Harmonogram najbliższych prac to publikacja projektu standardów WIRE. Ona już jest zrealizowana, ta publikacja 16 marca, projekt standardów WIRE został opublikowany. Analogicznie w przypadku projektu standardów SOWE, ten projekt został opublikowany 27 marca na stronie PSE, tak więc proszę o zapoznanie się z tymi dokumentami. Planujemy do 31 marca opublikować projekt standardów LFC. Testy certyfikacyjne w zakresie WIRE UR oraz SOWE L planujemy prowadzić w okresie od 1 czerwca do 11 sierpnia. Testy w zakresie algorytmów rozdziału obciążeń z poszczególnymi dostawcami usług bilansujących z wykorzystaniem portalu PREU planujemy realizować w okresie od 11 września do 15 września, tak więc ten harmonogram, jak widzą Państwo, jest bardzo napięty. Przygotowanie komunikacji WIRE i SOWE na potrzeby testów z uczestnikami rynku. Tutaj planujemy to realizować w okresie od 3 lipca do 13 października, natomiast same testy z uczestnikami rynku, czyli taki można powiedzieć okres próbnej pracy w tym zakresie, to byłby okres od 23 października do 24 listopada i to oczywiście wszystko jest przy założeniu wdrożenia na początku roku. Oddam jeszcze, ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę, oddam jeszcze głos panu prezesowi Tomaszowi Sikorskiemu. Jeszcze raz dzień dobry, szanowni państwo. Jesteśmy po prezentacji. Ja śledziłem bardzo dokładnie pytania. One były bardzo detaliczne i dobrze, że tak się stało, bo to oznacza, że jesteśmy w toku dyskusji, która, jeżeli są jakieś rzeczy do poprawienia, a zapewne są, bo wiem o kilku aspektach, o których rozmawiamy, to to jest ten moment, kiedy powinniśmy o nich usłyszeć i powinniśmy o nich rozmawiać. Bardzo liczę na to, że przedstawione informacje pozwolą czy przyczynią się do pełniejszej analizy projektowanych rozwiązań i ułatwią Państwu pracę. Niemniej jednak prosiłbym o to, żeby w ramach analizy projektowanych rozwiązań mieć na uwadze to, o czym na wstępie powiedziałem, czyli przesłanki, jakimi kierowaliśmy się przy projektowaniu tych rozwiązań, poza wymagami prawnymi, o których mówił pan Andrzej Nidera, są to dwie podstawowe i dwie wspierające. Pierwsze to jest zapewnienie bezpiecznej technicznie pracy funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przy dużej ilości generacji OZE. I to osiągamy przede wszystkim poprzez dokładniejsze odwzorowanie zasobów przyłączonych do sieci w modelach planowania pracy systemu, a w niedalekiej przyszłości również poprzez dokładne odwzorowanie sieci przesyłowej czy sieci zamkniętej, może tak lepiej należy powiedzieć, czyli razem z siecią 110 w modelach planowania pracy systemu. I druga przesłanka to jest rynek bilansujący, wspierający wycenę energii elektrycznej, a przez to lepszą koordynację funkcjonowania uczestników rynku w sensie technicznym i w sensie ekonomicznym. I to osiągamy poprzez po pierwsze wycenę rezerw jako alternatywnej korzyści, którą uczestnicy rynku mogą uzyskać. Tutaj mówię uczestnicy rynku, bo dotyczy to zarówno strony generacyjnej, jak i strony popytowej, jak i wycenę kosztów uruchomień na rynku, czyli komitmentu, który będzie przeciwstawiany, czy będzie równoważony w ramach budowania portfela podażowego i popytowego.
Tutaj scarcity, które było dyskutowane, było przedstawiane, ma istotne znaczenie, przy czym jego znaczenie jest znaczeniem czasowym, a nie znaczeniem zapewniającym źródło przychodów na pokrycie kosztów zmiennych. To oczywiście scarcity będzie partycypowało, ale to nie jest mechanizm dedykowany do tego, żeby pokrywać koszty stałe, przepraszam, przejęzyczyłem się, koszty stałe w odniesieniu do źródeł, które są wymagane do spełnienia bezpieczeństwa pracy czy zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. I teraz te przesłanki mają nam pozwolić na osiągnięcie w sensie technicznym i ekonomicznym trzech podstawowych celi, czyli po pierwsze możliwość integracji źródeł odnawialnych z KSR. Możliwość integracji w maksymalnym możliwym zakresie, a jeżeli okaże się, że jest niezbędna redukcja, to żeby była to redukcja minimalno-kosztowa. Oczywiście są to działania niewystarczające, ponieważ żeby móc zagospodarować nadwyżki generacji OZE, potrzebne są działania po stronie popytowej i rozwój strony zapotrzebowania na energię elektryczną. No niemniej jednak to są warunki konieczne, żebyśmy efektywnie poruszali się w tych zasobach, które mamy. Drugi cel, który chcemy osiągać, to jest wykorzystanie nowych zasobów lub tych zasobów, które się rozwijają, a które będą świadczyły o elastyczności systemu elektroenergetycznego, naszego systemu, która też będzie wspierać integrację źródeł OZE. Trzeci cel to jest poprawne skoordynowanie pracy źródeł o różnych reżimach generacji. Mamy źródła konwencjonalne o różnych charakterystykach uruchamiania, mamy stronę popytową, mamy źródła zależne od pogody i te źródła muszą ze sobą współistnieć, muszą składać się na bezpieczną pracę systemu. No i cel czwarty, który jest celem istotnym, ale z punktu widzenia rynku bilansującego pomocniczym, to jest wsparcie poprawnego funkcjonowania innych segmentów rynku. Wiemy, że rynek bilansujący jest rynkiem, który z perspektywy bycia segmentem, ostatnim segmentem umożliwiającym zakup energii, kształtuje cenę referencyjną dla pozostałych rynków, jest punktem odniesienia. I tutaj ta poprawność wyceny jest dla nas istotna. Ona w jakimś sensie jest zaburzana przez platformy bilansujące, niemniej jednak staraliśmy się tak to zrobić, żeby albo te zachęty do bilansowania wcześniej były bardzo silne, a jeżeli one już nie istnieją, to albo będą zbyt słabe, to żeby było to oparte na poprawnej wycenie, czy możliwie poprawnej wycenie energii w czasie rzeczywistym. I w kontekście tych rzeczy, o których powiedziałem, warto mieć na uwadze, że mamy jeszcze otoczenie, które będzie istotnie uzupełniać nasz projekt, być może będzie na niego wpływać. O platformach bilansujących dużo powiedzieliśmy. Jak Państwo zapewne wiedzą, rozpoczęły się prace nad nowym kodeksem, czyli rozporządzeniem europejskim w zakresie elastyczności. Ten kodeks wprowadzi nowe regulacje w zakresie sieci dystrybucyjnej. Zarówno my, jak i OSD uczestniczymy w pracach w ramach NCOE i Stowarzyszenia OSD. Także warto śledzić te prace i proponuję, żeby Państwo też brali udział w tym, ponieważ to istotnie przesądzi o ostatecznym kształcie rynku krajowego, ponieważ WDB przedstawia sieć zamkniętą, czy zasady funkcjonowania sieci zamkniętej z możliwością wejścia w tą sieć zasobów z poszczególnych gałęzi radialnych sieci dystrybucyjnej. Cała reszta będzie określona w mniejszym lub większym zakresie, czy mniej lub bardziej szczegółowo w kodeksie dotyczącym bilansowania. Mamy również projekt, na który warto zwracać uwagę, to jest skoordynowane redysponowanie w ramach regionalnych centrów koordynacyjnych. To jest projekt, w którym w ramach Europy kontynentalnej będzie dokonywane redysponowanie zasobów wytwórczych w celu zapewnienia wykonalności transakcji międzysystemowych. I z tego projektu też najprawdopodobniej będą wynikać pewne limity dla wykorzystywania źródeł krajowych na rynku bilansującym. My bacznie to śledzimy, zresztą uczestniczymy, tylko uczestniczymy bardzo aktywnie w tych pracach.
I też proszę o to, żeby Państwo brali to pod uwagę w kontekście planowania swojej aktywności rynkowej. No i dwie ostatnie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to jest reforma w tej chwili proponowana przez Komisję Europejską, procedowana w parlamencie, czyli Market Redesign. Tutaj duże wsparcie dla elastyczności szeroko rozumianej, koncepcja hubów cenowych, czy nowe usługi, które poza katalogiem usług standardowych mają wspierać integrację OZE. I coś, co jest istotne, na co należy zwrócić uwagę, a co w pewnym sensie jest w opozycji do tego projektu, o którym dzisiaj rozmawiamy, to są interwencje rynkowe. Oczywiście każda interwencja rynkowa powoduje, czy stanowi przeszkodę wdrożeniu tego typu rozwiązań, mniejszą albo większą, nie chcę powiedzieć, że uniemożliwia, ale na pewno stanowi jakieś zakłócenie, także my zakładamy, że wdrożenie tych rozwiązań nastąpi na rynku, który będzie już uwolniony albo w zakresie, w którym mógłby jakkolwiek wpływać na rynek bilansujący, będzie uwolniony od interwencji rynkowych. Data wdrożenia przez nas zaprojektowana w instrukcji to jest 1 stycznia 2024, przy czym zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego decyzja o faktycznej dacie wdrożenia pozostaje w gestii prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i on podejmie tą decyzję, no biorąc pod uwagę na pewno wyniki procesu konsultacji i uwagi, które Państwo zgłoszą odnośnie do przygotowania się, czy możliwości przygotowania się do wdrożenia tej reformy. Zakres zmian jest duży. Ja i pewnie część z Państwa może to porównać do wdrożenia z 2000 roku, kiedy wdrażaliśmy rynek bilansujący. Tam skala zmian była podobna, złożoność być może była mniejsza, aczkolwiek przenosząc się w czasie, ja myślę, że to są projekty bardzo, bardzo porównywalne. Różnica jest taka, że tam startowaliśmy od zera, od rynku miesięcznego, tutaj już startujemy od rynku dobowo-godzinowego, przechodząc na krótsze okresy, także zmiana z tego punktu widzenia na pewno jest mniejsza, aczkolwiek nie chcę w żaden sposób jej umniejszać z perspektywy strategii rynkowych, uczestników rynku, jest to na pewno zmiana istotna i zmiana, która będzie miała wpływ na wiele aspektów funkcjonowania. Zostając jeszcze na chwilę przy terminie, on jest ambitny, niemniej jednak jestem przekonany, że naszym wspólnym interesem jest wdrożenie nowych rozwiązań bez zbędnej zwłoki, gdyż aktualne wymagają zmiany ze względu na zmieniające się warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. I kontynuowanie na pewno będzie przekładać się na zwiększone koszty taryfowe co najmniej i utrudnioną konkurencję czy zaburzoną konkurencję z punktu widzenia funkcjonowania poszczególnych uczestników rynku. Także jest to na pewno w naszym wspólnym interesie, żeby możliwie szybko, aczkolwiek w sposób bezpieczny dokonać tej zmiany. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę i poświęcony czas. Oczekujemy na Państwa stanowisko. Każdą uwagę będziemy bardzo szczegółowo analizować i uwzględnimy w uzasadnionym zakresie po analizie. Dziękuję bardzo za uwagę jeszcze raz i do widzenia.